faktycznie, tytuł został pomyślany prowokacyjnie. Na samym początku z tej prowokacji będę chciał się spowiadać w pewnym sensie, nawiązując do pewnego fragmentu książki naszego patrona i mistrza, czyli Józefa Tischnera. Fragment ten będzie stanowił motto do moich badań, rozważań, a zarazem odniesie się do problematyki, której będę poruszał, mianowicie problematykę mowy o boskości. Głównym centrum mojej uwagi nie jest, jak się okaże za chwileczkę, Bóg. To istnieje, by nie istnienie, a tak naprawdę mowa o boskości. Zacznijmy do Tischnera, to jest fragment Sporu o istnienie człowieka, gdzie Józef Tischner mówi tak: Bóg jest inny. Inny niż nasze myślenie i mówienie o Bogu. Nasze myślenie i mówienie o Bogu jest zawsze w jakiejś mierze bluźniercze. Mówiąc o Bogu, nie potrafimy nie mówić o sobie. Mówmy więc o sobie świadomie. Mowa o Bogu staje się mową o człowieku. Koniec cytatu. Mówmy więc o Bogu świadomi, że zarazem mówimy o samych sobie. O sobie. Przyjęcie optyki Tischnera prowadzi mnie w stronę pierwszej przesłanki moich rozważań. Jak dalece, mówiąc o Bogu, mówimy o sobie, pozostaje kwestią otwartą. W ogromnym uproszczeniu można powiedzieć, że pojmowaniem mowy o Bogu rządzą dwie analogie, które pozostają ze sobą w pewnym, pewnie nigdy nie rozstrzygniętym sporze. Spór ten dotyczy tego, co w ramach mowy o boskości jest analogatem głównym. Zaraz wytłumaczę, o co chodzi. Bóg czy człowiek? Pierwsze rozwiązanie zakłada, że analogatem głównym jest Bóg. To Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, jak czytamy w Księdze Rodzaju. Druga zaś tradycja skłonna jest twierdzić, że analogatem głównym jest człowiek. Zgodnie z tą drugą analogią, to Bóg został stworzony przez człowieka na jego obraz i podobieństwo. Do takiej analogii namawiali różni myśliciele, począwszy od pewnie Ksenofanesa przez Feuerbacha na przykład, aż do współczesnych myślicieli. Przyjęcie jednej z tych dwóch opcji ma swoje konsekwencje. Zapytajmy o to w inny sposób. Czy jest tak, że pojęcie miłości w sensie właściwym orzekamy o Bogu, a dopiero wtórnie o człowieku? Analogatem głównym byłby wtedy Bóg? Czy też w sensie właściwym, głównym, analogatem głównym byłby człowiek, wtedy, kiedy orzekamy miłość o człowieku, dopiero wtórnie orzekamy ją o Bogu. Przywołałem tę uproszczoną dychotomię po to, aby podkreślić, idąc za Tischnerem, że chciałbym poza nią wykroczyć. Mowa o Bogu jest jednocześnie mową o człowieku. Jest mową człowieka o samym sobie. Jak dalece nie będą tego rozstrzygał. Wybierając trzecią drogę, dokonują de facto fenomenologicznej epoche, biorąc w nawias wszelkie próby rozstrzygania sporu pomiędzy dwoma analogiami. Konsekwencją takiego założenia będzie przesunięcie badań z problematyki mowy o boskości na problematykę znaczenia mowy o boskości. No mówiąc inaczej, z metafizyki boskości na semantykę, lub jak to woli, semiotkę mowy o boskości. Przywołajmy kilka filozoficznych pytań, które w świetle przyjętej przeze mnie perspektywy ulegają zawieszeniu. Czy mowa o Bogu ma jakiś sens? Czy nie jest ona mową, która wprawdzie ma sens, ale pozostaje mową bezprzedmiotową, mową pozbawioną odniesienia? Czy ludzka mowa odnosi się do boskości, czy też boskość ze względu na swą radykalną odmienność nie zostaje dotknięta choćby muśnięciem, jak mówi Levinas. Podsumujmy wątki, tą pierwszą przesłankę rozważań dotyczące tej kwestii. Człowiek mówi o Bogu,
obszar znaczny odnoszący się do boskości towarzyszy dziejom ludzkich wspólnot. Niezliczone przejawy takiej mowy, zarówno spisane, jak również te, które nie utrwaliły się na piśmie, pozostawiają, są świadectwem ludzkiej znaczeniotwórczej aktywności. Mowa o boskości pozostaje sposobem wyrażania się człowieka nawet wtedy, gdy jest rozpoznawana przez niego samego jako mowa samej boskości. Do tej kwestii będę jeszcze w dalszych rozważeniach powracał. Powtórę, przesłanka druga rozważa. Druga przesłanka jest następująca. Mowa o Bogu ma nieuchronnie kontradyktoryjny charakter. Jest mową, która zawiera w sobie przeciwieństwa, może nawet sprzeczność. Moje dalsze rozważania wyrastają więc ze zdziwienia wobec faktu, że wewnętrzna kontradyktoryjność mowy o boskości nie tylko jej, by tak rzec, nie rozsadza, ale co więcej, że obecność przeciwieństw w religijnej mowie wraz z całym związanym z tym bogactwem znaczeniowym stanowi niezaprzeczalny religijny fakt. W ramach jednej i tej samej tradycji boskość może być pomyślana i wyrażana jako osobowa i nieosobowa. Bóg może być nazwany Bogiem rozumnego ładu, a z drugiej strony być niekiełznaną i racjonalną mocą, która nie wiedzieć dlaczego zabija pełnego dobrych intencji starotestamentowego Uzę, którego jedyną przyczyną było to, że chciał podtrzymać przed upadkiem wóz z Arką Przymierza, pomimo tego, że nie był z plemienia Lewiego. Dobrze pamiętamy niedawny i niewolny od polityki akt ustanowienia Chrystusa królem Polski. Akt ten nawiązuje do takiego pojmowania Chrystusa, którego pierwszym określeniem jest moc, panowanie, władza. Za aktem intronizacji Chrystusa na króla Polski kryją się takie imiona jak zwycięzca, pan kreator, władca świata. Przypominam ten fakt tylko po to, aby pokazać i przywołać od razu przeciwstawne pojmowanie Chrystusa. Jako słabego, opuszczonego na krzyżu Chrystusa, który jest cierpiącym sługą. No tego tutaj oczywiście jest. Taka jest mowa religii. Wielokrotnie podejmowane próby, zarówno teologiczne, jak również filozoficzne, zniesienia tej przeciwstawności w mówieniu o boskości, uzgodnienia imion boskich w taki sposób, aby unieważnić kontradyktoryjną mowę religii, są nie tylko nieudane, ostatecznie naiwne, ale co więcej, nie biorą pod uwagę, dostatecznie pod uwagę faktu, że mamy do czynienia z żywiołem, religijnym żywiołem nazywania Boga. Mowa religii pozostaje nieuchronnie mową wewnętrznie rozdartą, rozpostartą między przeciwieństwami. Pytanie, jak to jest możliwe i co to właściwie znaczy, pozostaje kluczowym pytaniem dla prowadzonych przeze mnie badań. Przesłanka trzecia. Mowa o boskości jest nie tylko mową religii, ale angażuje również filozofię. Niezależnie od tego, jak bardzo skomplikowany i pogmatwany jest związek dyskursu religijnego i filozoficznego zarazem, sam ten związek pozostaje niezaprzeczalnym faktem. Przez wieki pojawiło się wiele sposobów mówienia o tym, co boskie. W dziejach myślenia, którego spadkobiercą jest europejska kultura, obok polifonicznej mowy religii, a więc mowy, którą używa mit, symbol, przypowieść, psalm, tak można by mnożyć, sposoby mówienia, religijne mówienia o boskości, wyłonił się także teologiczny i filozoficzny sposób mówienia o boskości. Inną przesłanką mniejszych rozważań jest więc przekonanie, istotną przesłanką tych rozważań jest przekonanie, że żaden zdający się wyróżnić sposób tworzenia znaczeń dotyczących boskości nie stanowi zamkniętej całości. Henri Guimery twierdził przekonująco, że religia jest starsza niż najstarsza filozofia. Dlatego filozoficzna mowa dotycząca boskości, która zrywa więź z religijnym wyznaniem, staje się jałowa. Czyż jednak w samym jądrze religijnej mowy, w której jesteśmy spadkobiercami, nie odnajdujemy filozoficznych pojęć? A jeśli tak, to zasadne wydaje się pytanie, w jaki sposób mowa filozofii pojawia się w obszarze religijnej mowy o boskości? Traktuję to pytanie jako swoje główne wyzwanie. Kiedyś Heidegger zapytał o to, jak Bóg pojawia się w filozofii. Pytanie to doprowadziło go do konstatacji,
że Bóg, który pojawia się w filozofii, zostaje wciągnięty, wciśnięty w horyzont ontoteologii. Tutaj pytamy o to, jak mowa filozofii dochodzi do głosu w ramach dyskursu religijnego. Trzeba pokazać nie tylko to, że pojęcia, których znaczenie zostało wypracowane na gruncie filozofii, ujawniają się w samym centrum religijnego dyskursu, ale co więcej, że przemiany dotyczące znaczenia tych pojęć współtworzą dzieje religijnej mowy. Częścią tego projektu jest taka hermeneutyka mowy dotyczącej boskości, która podąża drogą analizy dziejów znaczenia filozoficznych pojęć ze względu na ich możliwość pojawienia się w obszarze logosu boskości. Taka droga pozwoli na nowo przyjrzeć się dawnemu sporowi dotyczącemu zbudowanemu wokół tej wizjonki, sławnej wizjonki, wyrażonej w formie pytania dwóch filozofów, czy też dwóch Abrahama, Jakuba i Izaaka. Wreszcie czwarta przesłanka, która problematykę nazywania boskości odsyła w stronę fundamentalnego fenomenologii religijnego przeżycia. Podążał tą drogą w przekonaniu, że mowa religii nie powinna być rozważana bez powiązania z tym, co za jej pomocą zostaje wyrażone. Zwrot w stronę religijnego przeżycia służy więc temu, aby poprzez odsłonięcie tego, jak ono się konstytuuje, ponownie postawić pytanie o mowę religii. Chodzi więc o to, aby pokazać, że szczególny status przestrzeni znaczeniowej, którą wyznacza i wypełnia mowa o boskości, jej kształt, wewnętrzna struktura i dynamika pozostają w bezpośrednim związku z tym wewnętrznym napięciem, które będziemy odnajdywać w religijnym przeżyciu. Tę szczególną logikę religijnego przeżycia będę odsłaniać, nawiązując do nieco zmodyfikowanej koncepcji fenomenu przesyconego Jean-Luc Marion. Nie będę szerzej omawiał fenomenologii religijnego przeżycia francuskiego filozofa. Za kluczowy element jego badań uważam po pierwsze przesunięcie zainteresowań badawczych z fenomenu na fenomenalność fenomenu. Nie bez wpływu oczywiście myślę o Louis. Fenomenologia nie tyle interesuje się tym, co się w fenomenie daje, lecz tym, ta nowa fenomenologia, że się daje. A wraz z tym stawia pytanie o to, jak się da. Drugi kluczowy element jego fenomenologii to uczynienie zasady im więcej redukcji, tym więcej donacji naczelną zasadą filozofii. Oznacza to, że zasada ta nie tylko podporządkowuje sobie pojęcia fenomenu, naoczności, intencjonalności, ale co więcej, prowadzi do przeformułowania koncepcji tego, któremu przeżycie się daje. Krótko mówiąc, przemienia owładnięty intencjonalnością przedmiotową doświadczający podmiot w respons. Oddanego, który podporządkowuje się temu, co się daje na warunkach tego, jaki się daje. Ten krótki może wstęp, skrótowo potraktowany mam nadzieję, że całkiem proszę, nie zamęczył, nie był zbyt skrótowy. Istotna jest dla mnie następująca konkluzja. Jeśli przyjmujemy, że namysł nad mową boskości powinien być poprzedzony fenomenologią religijnego przeżycia, to czwarta przesłanka stanowi dla nas punkt wyjścia. Pytanie o kontradyktoryjny charakter religijnej mowy doprowadziło nas do kwestii szczególnego statusu religijnego przeżycia, wewnętrznej dynamiki, którą rządzi się religijne przeżycie. Przyjmujemy, że przeżycie religijne fenomenalizuje się na sposób fenomenu przesyconego. Co to znaczy? Czym jest więc fenomen przesycony? Odpowiedź w tym zakresie, w jakim interesuje mnie fenomen przesycony, skrywa się w sposobie, w jaki Marion podejmuje relację pomiędzy naocznością a pojęciem. Relacja między naocznością a pojęciem nieuchronnie rządzi, jaką tę relacją rządzi jakaś dysproporcja. Mam tu na myśli dysproporcję pomiędzy tym, co się udaje w naoczności i intencją znaczeniową oraz związanym z nią pojęciem, które usiłuje to, co się daje wyrazić. Zasadniczo stosując pewne uproszczenie, od którego nie jest wolny sam Marion, można powiedzieć, że możliwe są dwa przypadki. Po pierwsze, to znaczy, że nieadekwatność pomiędzy tym, co jest dane, między przeżyciem a pojęciem, językiem, zmierza w dwóch kierunkach. Tak to mógłbym je przynajmniej zdaje się mało. Z pierwszym przypadkiem mamy do czynienia wtedy,
kiedy źródłem dysproporcji jest niedobór naoczności w stosunku do nadmiaru znaczenia, który przynosi ze sobą pojęcie. Pojęcie wykracza poza naoczność, nie bacząc na jej niedobór. Marion powie tak. Gdy chodzi o rzecz, intencja przekracza zawsze swą naocznościową donację, którą należy dopełnić współprezentowaniem. Innymi słowy, to, że naoczności brakuje w stosunku do intencji, oznacza, że intencja znaczeniowa i związana z nią pojęcie przekracza naoczność. Marion powie jeszcze tak. Naoczności prawie zawsze częściowo brakuje w stosunku do intencji, tak jak znaczeniu brakuje wypełnienia. Inaczej mówiąc, intencja i znaczenie przekraczają naoczność i wypełnienie. Brak naoczności w stosunku do pojęcia pokazują przypadki, po pierwsze, fenomenu ubogiego, który wymaga wyłącznej naoczności formalnej, matematyka, logika, oraz fenomenu powszechnego. Nie będę zajmował się fenomenem ubogim, zajmę się fenomenem powszechnym. Tak nazywa go Marion. Fenomeny powszechne pojawiają się na poziomie intencjonalności przedmiotowej, lub mówiąc inaczej, na poziomie naszego naturalnego nastawienia przedmiotowego. Jak kształtuje się korelacja pomiędzy fenomenem a naocznością? Analizy fenomenu powszechnego pokazują, że fenomen taki charakteryzuje się zubożoną naocznością, to znaczy naocznością zredukowaną do fenomenu takiego, jak on jest dany przedmiotowej intencji znaczenia. Adekwacja zostaje ustanowiona w ten sposób, że naoczność zostaje podporządkowana intencji znaczeniowej, naoczność zostaje sprowadzona, zredukowana do bycia przedmiotem przedmiotowej intencji. Krótko mówiąc, fenomen powszechny to naoczność zredukowana do obiektywnego przedmiotu. Oto klasyczny przypadek przywoływany we wstępach do fenomenologii jako przykład tego, o czym tutaj cały czas mówię. Mówiąc szafa, odnoszę się do czegoś, co jest mi dane wyłącznie tylko z jednej strony. W intencji znaczeniowej domniemywuję pozostałą niewidoczną część szafy. Ten proces podporządkowany jest logice supremacji intencji w stosunku do naoczności. Mario mówi, sama obiektywizacja fenomenu wymaga zawężenia tego, co naocznie dane, do tego, co potwierdza pojęcie, albo raczej ją osłabia. Intencja zachowuje tym samym panowanie nad manifestacją, a donacja zawęża się do wymiarów obiektywizacji. Teraz druga kwestia, drugi przypadek od fenomenu przesyconego. O fenomenie przesyconym możemy mówić wtedy, kiedy naoczność przekracza pojęcie. Źródłem dysproporcji jest nadmiar naoczności przy jednoczesnym niedoborze pojęcia. Naoczność wymyka się pojęciu. Marion powie tak. Naoczność jako dająca, jedyna i uprzednia, przełamuje na swoją korzyść utrzymywanie równości z pojęciem. W królestwie fenomenu przesyconego pojęcie nie jest królem, lecz naoczność, która jest jako jedyna dysponuje przywilejem dawania. Tak więc fenomeny przesycone to takie fenomeny, w których naoczność zawsze pochłania oczekiwanie intencji, a donacja nie tylko całkowicie wypełnia manifestację, lecz przekracza ją, modyfikuje jej powszechne właściwości. Oto nadwyżka, naocznościowa nadwyżka, nad którą pojęcie musi, nie może zapanować. Tam, gdzie pojawia się fenomen powszechny, intencja, cytuję Mariona, i pojęcie przewidują naoczność, pokrywają niedobór i ograniczają donację. Natomiast tam, gdzie pojawia się fenomen przesycony, naoczność przekracza intencję, rozwija się bez pojęcia. Czym jest taka naoczność nasycona? No, doświadczenie, na którym nie możemy zapanować, nie możemy pojąć, nie możemy wyrazić. Więc taka intuicja, coś, co rozsadza nasze zdolności pojmowania, nazywania. Coś więcej niż to, co potrafimy uchwycić w słowie. Święta Teresa Zawilla w pewnym momencie mówi i zobacz, doświadczyłam czegoś, czego nie będę mogła nigdy ani pojąć, ani wypowiedzieć. Więc coś takiego daje się na myśli. Marią mówiąc o fenomenie przesyconym. I co warto podkreślić, wyróżnia cztery modi fenomenu przesyconego. Po pierwsze, fenomeny historyczne.
to, co ponad miarę w sensie ilości, tak to nazywa. Po drugie, paradoks idola, to, co ponad miarę w sensie jakości. Po trzecie, fenomen źródłowej impresji cielesności, tak zwane samodoznanie, nadmiar samodoznania, o którym mówił Michel Henry. I wreszcie ikona jako fenomen tego, co oglądalne, nieoglądalne i niewidzialne. Dodam tylko, że fenomen objawienia jest rozumiany przez Mariona jako maksimum fenomenalności przysyconej. I współtworzą, fenomen objawienia współtworzą wymienione cztery modi fenomenu przysyconego w ten sposób, że pojawiają się jednocześnie. Nie będę tego wam udał. Powyższa analiza została oparta na dwóch istotnych dysproporcjach. Pierwsza zakładała nadmiar pojęcia przy braku naoczności, jak z tą szafą. Druga, na której został fundowany fenomen nasycony, ufundowana była na braku pojęcia w stosunku do naoczności. Więcej niż to, że jesteśmy w stanie wypowiedzieć. Więcej się dało, niż jesteśmy w stanie wypowiedzieć. Chciałbym na własny rachunek zaproponować trzecią możliwość, którą trzeba będzie rozpoznać nie tyle jako kolejny rodzaj fenomenu, ile raczej jako dodatkowy wymiar fenomenu przesyconego. Przyjmijmy taką możliwość, że fenomen nasycony zawiera coś więcej niż nadmiar nasycenia. Taki przypadek nie tylko jest możliwy, ale co więcej, taki przypadek jest chlebem powszednim religijnego przeżycia. Nadmiarowi naoczności towarzyszy jednocześnie jej brak. Co mam na myśli, mówiąc w ten sposób? Trzeba też dodać, na marginesie, że Marion nie pomija całkowicie tego wątku, mówiąc o przeżyciu opuszczenia, ale wydaje się, że nie nadaje temu przeżyciu wystarczającego znaczenia. Chcę więc powiedzieć, że przeżyciu nadmiaru naoczności związane z tym brak adekwatnego pojęcia jest tutaj współtworzony przez doświadczenie czegoś więcej niż naoczność. Doświadczenie czegoś, co wykracza poza w pełni nasycenie naocznością. Fenomenowi nasyconemu towarzyszy niedosyt, który go współtworzy. Nienasycenie modyfikuje nasycenie naoczności w ten sposób, że nie burzy, nie niszczy nasycenia, ale także dodaje do niego brak. Do pełni naoczności, która się uobecnia, zostaje dodane uchylenie obecności. Coś się uchyliło, coś się nie odsunęło. Oznacza to, że w fenomenie nasyconym zawiera się coś, co wymyka się naoczności, przekracza ją, dodając do naoczności coś, co powoduje, że fenomen ten można prowizorycznie nazwać fenomenem nasyconym, a zarazem nieukojonym. Fenomen nieukojony to taki fenomen, któremu dana jest świadomość, że naoczności coś się wymknęło. Możliwa jest więc taka fenomenalność, w której pojawia się coś, co odsłania się w immanentnej przestrzeni świadomości, jako coś, co przynależy do naoczności, a zarazem poza nią wykracza. Zarazem fenomenalność w tym aspekcie, w którym transcenduje naoczność, spada się w swojej negatywności. Przekracza naoczność w szczególny sposób, mianowicie taki, że wykraczając poza naoczność, jest wraz z nią współdane jako to, co się tejże naoczności wymknęło. W taki sposób jest, że jej brakuje. Jawienie się ujawnia swoją ostateczną nieujawnialność. Dopiero podążając za negatywnością tego, co się ujawnia jako nieujawnialne, docieramy do fenomenologii czegoś więcej. Tego, ponad co nic większego nie może być pomyślane. Niemożność przeżycia tego, co więcej niż naoczność, wpisane jest w religijne przeżycie. Oto doświadczenie braku, utraty, opuszczenia, usunięcia się, wykroczenia, wreszcie tajemnicy. Dlatego ziemią ojczystą tajemnicy jest zawsze religia. Ale to oznacza, że dowolne przeżycie staje się przeżyciem religijnym właśnie ze względu na fakt, że zawiera w sobie coś, co je przekracza. Odsyła do czegoś, co jest dane jako przekraczające. Poprzez każde doświadczenie religijne wyraża się coś więcej, czego z doświadczeniem utożsamić się nie da. To coś więcej odsłania się właśnie w jakimś szczególnym naddatku sensu. Przeżycie religijne zawiera w sobie coś więcej, przypomnijmy słabą definicję religii Smyka, Wilfrieda Kantura Smyka, kłócimy się z Karolem od lat.
czy to jest Ramsey, czy Smith. Dalej utrzymuje, że Smith, ta definicja brzmi tak, religia to jest coś więcej, sam i mowa. Pamiętasz spór pewnie, wieloletni. Bo to jest spór, czy to jest Ramsey, czy to jest Wilfred Cantwell Smith, to powiedział pierwszy. To, co dane w przeżyciu religijnym, jest dane ze świadomością, że jest coś więcej, że to, co się ubecniło, nie w pełni jest obecne. Nie daje się w całości. Że to nie wszystko. Że jest coś, co doświadczenie przekracza, a zarazem pozostaje z nim w istotnym związku. Coś, co się uobecnia, a zarazem uchyla od obecności. Tak można powiedzieć, uchylająca się obecność. Innymi słowy, boskość dana w religijnym przeżyciu jest dana jako przekraczająca. Kluczowe jest to, że opisywana przeze mnie religijna świadomość czegoś więcej uzasadnia, to jest dla tej rozważania wątek kluczowy, uzasadnia narodziny intencji znaczeniowej wykraczającej poza fenomen nasycenia. Intencji zmierzającej w stronę tego, czego na ostrości brakuje, w stronę tego, co inne niż wszelkie możliwe religijne przeżycie. Konieczna staje się jakaś próba wykroczenia poza horyzont przeżycia. W stronę tego czegoś więcej, co się uobecnia w przeżyciu, a zarazem się uda. Nieadekwatne znaczenie, które dotyczy naoczności, przeradza się w znaczenie, które wykracza poza nią. Intencja znaczeniowa chce oznaczać to, co się naoczności wymyka. Ten szczególny nadmiar intencji znaczeniowej kieruje się w stronę tego, czego brakuje w nadmiarze naoczności. Z powodu tego braku intencja znaczeniowa i związane z nią pojęcie pragnie przekroczyć fenomen przesycony naoczności. Zarazem to, ku czemu intencja znaczeniowa przekracza, pozostaje otwarte pytanie. Fenomenologia kierująca się w stronę religijnego przeżycia dociera do miejsca, w którym doświadczenie ujawnia swoją granicę. Dotarła do doświadczenia rozłamanego, to znaczy doświadczenia, w którym to, co się daje, daje się, a zarazem jako coś, co nie do końca dane, co się wymyka. Mogę powtarzać w kółko. Uobecnia i uchyla do obecności. Kluczowe jest jednak dla mnie to, iż to, co się uchyla, nie tylko nie zwalnia z konieczności mówienia, ale ją potęguje. Mowa chce nieadekwatnie wyrazić nie tylko to, co ujawnia się w fenomenie przesyconym, ale także to, czego mu brakuje, fenomenowi przesyconym brakuje. Mowa przyświadcza metafizycznemu pragnieniu. Metafizyczne pragnienie chce dosięgnąć tego, co fenomenalizuje się jako brak, jako puste miejsce, jak pusty grób Chrystusa, Jezusa. Rodzi się mowa, która ma swoją wewnętrzną logikę, na miarę logiki rozłamanego przeżycia religijnego. Rodzi się mowa, która poszukuje słów na miarę religijnego przeżycia, sięgając do mowy filozofii. W ten sposób docieramy do głównego wątku mojego zważenia, lecimy do koncepcji toposu boskości. Na razie dotarliśmy ponownie do kwestii religijnej mowy. Takiej mowy, która stoi przed wezwaniem, jakie stanowi wewnętrzny, rozdarte religijne przeżycie. W ramach tak bogatego obszaru znaczeniowego, jaki stanowi mowa o boskości, chciałbym wyznaczyć obszar znaczeniowy, który nazywam na własny rachunek toposem boskości. Topos boskości jest obszarem znaczeniowym wyznaczonym przez wielkie pojęcia europejskiej myśli, przede wszystkim filozoficznej. Pojęcie nieskończoności, transcendencji, rozumności itd. Innymi słowy, pojęcia filozoficzne zostają włączone w obszar nazywania boskości. Co więcej, zanim pojawią się w ramach toposu boskości, zwykle mają swoją wcześniejszą filozoficzną historię. Ten przepływ pojęć z filozofii do dyskursu religijnego jest istotnym elementem badań, których założenia dzisiaj Państwu prezentuję. Nazwałem więc tę przestrzeń znaczeniową nową, w której zawiera się mowa o boskości, toposem boskości. Nazywając ją w ten sposób, odwołuję się do powiązanego z retoryką pojęcia toposu, topoi, które może oznaczać no, przede wszystkim miejsce wspólne, to topos koinos, albo loci communes.
Badacz tych spraw, badacz toposu Ernst Robert Curtius, analizując antyczne topoi, przywołuje metaforę spichlerza, z którego korzysta retoryk. Warto może przypomnieć, że retoryka, tak jak ją pojmuje Arystoteles, ujawnia się w przestrzeni publicznych sporów, jest sztuką perswazji, przekonywania do swoich racji. Retoryka wynosi dyskurs na taki poziom, na którym jej celem staje się perswazja. Warto przypomnieć, że za sprawą teorii argumentacji retoryka zostaje powiązana z filozofią. Zarazem obie te dziedziny zostają sobie przeciwstawione. Obie stosują argumenty, ale oddziela je zarazem to, że filozofia chce mówić prawdę, a retoryka chce mówić dobrze, to znaczy przekonująco. Po to, aby osiągnąć cel, którym nie jest prawda, ale skuteczność przekonywania. W antycznym toposie, jak w spichlerzu, zebrane są reguły dotyczące różnych obszarów stosowania retorycznej mowy. Zasady, które mogą być użyte przy tworzeniu i tworzeniu takich mów, na przykład jak się tworzy wstęp, zakończenie, a także takie, które nawiązują do szczególnego statusu mówiącego czy piszącego, tak zwana afektowana skromność. W każdym razie w spichlerzu tym możemy znaleźć figury retoryczne. Znamy je oczywiście z metafory, symbole, metonimie, synekdoty itd. Retoryczny topos jest więc rezerwuarem struktur znaczeniowych podporządkowanych logice retorycznej wypowiedzi, której celem nie jest dojście do prawdy, jak tym zajmuje się dialektyka lub filozofia, kto woli, a nie retoryka. Jej celem jest wywarcie oczekiwanego skutku na słuchaczu. Pojęcie toposu funkcjonuje także na określenie, oznacza także stały motyw, powtarzający się w różnych miejscach, występujący w obrębie literatury, sztuki, w danej kulturze czy cywilizacji. Do pola znaczeniowego, jakim jest topos, należy zarówno motyw, jak również obraz, symbol, metafora, alegoria, stereotyp itd. Jest to więc pewien schemat powszechnie funkcjonujący w kręgu kulturowym, powtarzalny od wieści, jak wspomnieliśmy, wyrósł z tradycji antycznej retoryki, ale jest uniwersalny od antyku do współczesności. Oto przykłady toposu w zarysowanym tu znaczeniu. Motyw homo viator, człowieka wędrującego. Możemy przywołać Odyseusza. Motyw przemijania, motyw cykliczności natury, motyw miłości niebiańskiej i ziemskiej, motyw wysp szczęśliwych, zwana Arkadia dzieciństwa. To są wszystko toposy. Dodatkowo topos, tak jak pojmowany jest to pojęcie w matematyce, oznacza przestrzeń posiadającą pewną organizującą ją strukturę. W naszym pojmowaniu, teraz przejdę do własnego pojmowania toposu, w moim pojmowaniu toposu chcę połączyć te rozumienia. Będę mówił o przestrzeni boskości, oczywiście użyłem tego pojęcia przestrzeni w sensie metaforycznym, a zarazem będę mówił, chciał poszukiwać pewnej struktury, stałych motywów, które tę przestrzeń organizują. Mój projekt jest więc próbą postawienia pytania o znaczenie pojęcia boskości. Proponowane tutaj podejście do problematyki boskości opiera się na dwóch podstawowych przesłankach. Pierwszą przesłankę, wyznaczającą sposób podejścia do pojęcia tego, co boskie, stanowi przekonanie o istnieniu wewnętrznej dynamiki w obszarze znaczeń nadawanych boskości. Topos boskości jest dynamicznie ustrukturowaną przestrzenią zawierającą w sobie napięcia, które powstają na skutek pojawiających się w jej obszarze par przeciwnych. Docieramy do wątku, który pojawił się na samym początku mojego zdania, kiedy mówiłem, że mowa o boskości ma kontradyktoryjny charakter. Toposem boskości rządzi wewnętrzna dynamika znaczeń, tworzą go przeciwstawne pojęcia. Można pokusić się o stwierdzenie, że dowolny wymiar, który odnajdujemy w obszarze toposu boskości, znajduje swoje przeciwieństwo. Pojmowanie boskości rozpostarte jest pomiędzy jej nieskończonością a skończonością boskości, która się ujawnia w świecie. Trudno nie wspomnieć o obecnym w boskości napięciu pomiędzy transcendencją a immanencją. Zgodnie z logiką toposu boskości, boskość jest wypowiadana zarówno za pomocą pojęcia wieczności, jak również czasowości.
Wymienimy dla przykładu inne pary przeciwieństw, które pojawiają się w ramach naszej przestrzeni znaczeniowej dotyczącej boskości. Bóg osobowy może być przeciwstawiony boskości nieosobowej. Boskość może być pojmowana za pomocą zarówno kategorii wszechmocy, jak również niemocy bez siły. Kolejne pary przeciwieństw to, które wymienię, racjonalność i irracjonalność, jedność, wielość, niezmienność, zmienność, konieczność, przygodność, dobro, zło i tak dalej. Istotne jest to, że wewnątrz każdej z tych par przeciwieństw ma miejsce dialektyczna gra, w której przeciwstawione sobie elementy z jednej strony się uzupełniają, a z drugiej zaś każdy z elementów dąży do zawłaszczenia przestrzeni boskości kosztem drugiego. Nie jest to dialektyka w sensie hegelowskim. Idea boskości rozpostarta jest pomiędzy dynamizującymi ją, wzajemnie się współokreślającymi przeciwieństwami, które nie tworzą syntezy, ale raczej szczególną, bliską Mikołajowi Skuzy, zbieżność przeciwieństw, ową koincydencję opozytorną. Idea boskości oscyluje więc między przeciwieństwami w taki sposób, że zawsze może skierować się w przeciwną stronę. W efekcie jeden z elementów może przeważyć nad innym przeciwieństwem, ale nigdy dokonać ostatecznego aufheilung. Niemożliwe jest konstruowanie się jakiegoś trwałego obrazu boskości. Oznacza to zarazem, że w obszarze znaczeniowym zarysowanym przez topos boskości przeciwstawne elementy mogą równocześnie współwystępować obok siebie. Przesłanka o istnieniu wewnętrznej dynamiki, której podlega topos boskości, staje się dla mnie interpretacyjną zasadą porządkującą semantykę boskości. Przyjęcie takiej perspektywy pozwala spojrzeć na dzieje każdej z tradycji religijnych od strony ukonstytuowanego przez tę tradycję toposu boskości. Istotne jest to, że zarysowana tutaj dynamika toposu boskości nie tylko różnicuje poszczególne tradycje religijne, na przykład między immanentną boskością jednej religii, a transcendentną boskością drugiej, ale także da się wypatrzeć w obrębie jednej tradycji religijnej. Na przykład w ramach innej tradycji religijnej boskość jest ujmowana jako zmienna i niezmienna jednocześnie. To jest pierwsza przesłanka rozważań. Nazywam ją strukturalistyczną i synchroniczną ostatecznie. Ale chciałbym to podejście synchroniczne do kwestii toposu uzupełnić drugą przesłanką, którą nazwę podejściem diachronicznym. Jacques Derrida mówi, że Bóg jest wpisany w historię. Nie idę za Derridą zbyt daleko, dlatego twierdzę, że to nie Bóg, lecz mowa o Bogu wpisana jest w historię. Druga przesłanka projektu poświęconego problematyce znaczenia boskości wyrasta z przekonania o pewnej istotnej zależności zachodzącej pomiędzy religijnym językiem a językiem filozoficzno-teologicznym. Albo mówiąc inaczej, pomiędzy dziejami wypływania znaczenia pojęć. Takich pojęć jak nieskończoność, transcendencja, immanencja i tak dalej. Zależność między pojęciami wykuwanymi na drodze na gruncie filozofii, a ich użyciem w ramach języka religii. Jest truizmem twierdzenie, że znaczącej ilości pojęć, które organizują topos boskości, nie znajdujemy w świętych księgach. Na próżno szukać w Biblii pojęcia nieskończoności, transcendencji, immanencji. Kiedyś ksiądz ojciec Koczowski powiedział, że transcendencji nie ma, ale ona jest obecna na każdej karcie Biblii. No, tak oczywiście można powiedzieć, ale samo to pojęcie nie jest używane w tradycji Nowego i Starego Testamentu. Znaczenie tych pojęć wykuwało się w dziejach filozofii. Pojęcia, które tutaj będą analizowane, pochodzą z naszego kręgu kulturowego, które analizowałem, odsyłają do dziejów naszej tradycji kulturowej. To nie przesądza o możliwości ich użycia w obszarze innej tradycji kulturowej, ani też kwestii wpływu tych tradycji na nasze dzieje zmagania się ze znaczeniem słów. Prześledzenie tych dziejów od tej strony jest drugim zadaniem, które postawiłem sobie w tym projekcie. Warto zaznaczyć, że historia znaczy niektórych z tych pojęć nie ma zdumiewające zwroty. Badając historię tych pojęć, dzieje wykuwania się tych pojęć,
z fascynacją przyglądałem się pojęciu transcendencji czy pojęciu nieskończoności, jak to się dzieje w przemianie to pojęcie, jak ono zostało włączone, włączane w elemencie włączone w obszar namysłu nad boskością. Projekt wyrasta więc z połączenia zarysowanych powyżej dwóch perspektyw badawczych. Badając przestrzeń znaczeniową mowy o boskości, odnajdywałem w jej ramach parę przeciwstawnych elementów, a zarazem badałem dzieje ich znaczenia w przekonaniu, że dzieje pojmowania boskości są także dziejami zmagania się ze znaczeniem pojęć, z dziejami języka i zawartych w nim znaczeń. Efekty tej pracy stanowią osobną część pracy, w którą z oczywistych względów wejść nie mogę, taki byłby osobny wykład, osobna kwestia. Pozwolę sobie teraz wyciągnąć pewne wnioski z tak zarysowanego projektu badawczego. Po pierwsze, projekt poświęcony analizom zawartości znaczeniowej toposu boskości pozostaje w zgodzie z fenomenologiczną zasadą wzięcia w nawias tezy o istnieniu bądź nieistnieniu Boga. Dla badań poświęconych toposowi boskości nie jest istotne, czy Bóg istnieje, czy też go nie. Badania poświęcone logosowi boskości i ich efekty pozostają w mocy niezależne od tego, czy wybieramy, którą z opcji dotyczącą istnienia Boga wybieramy. Istotne jest to, że człowiek mówi o boskości, tworząc przestrzeń znaczeniową, którą określiliśmy jako topos boskości i której wewnętrzną logikę próbujemy odtworzyć. Problem toposu boskości spycha problem boskości na drugi plan. Nie neguje go jednocześnie. Topos boskości wyznaczony jest przez język i w takim zakresie jest rozwijany. Powtórzę. Wewnętrzna dynamika przeciwstawnych wymiarów, koegzystencja przeciwieństw, które fundują topos boskości, nie oznacza, że odkrywamy w obrębie toposu wewnętrzną sprzeczność. Idea boskości nie jest wewnętrznie sprzeczna, lecz raczej rozpostarta pomiędzy przeciwieństwami. Topos boskości nie jest przestrzenią, którą porządkuje idea albo-albo, lecz raczej idea boskość taka, a zarazem nie taka, inna. O przeciwnym znaczeniu. Odsłaniamy współwystępowanie, współistnienie przeciwstawnych elementów, które współtworzą topos boskości, pozostają względem siebie w nieustannym sporze, w walce, można by powiedzieć, odsłaniając boskość rozpostartą między przeciwieństwami. Dzieje toposu pokazują, że krucha równowaga pomiędzy przeciwieństwami nieustannie ulega zmianie. Dla przykładu określona wspólnota religijna w pewnym momencie rozpoznaje w obszarze boskości bardziej jej moc i zdolność do władania niż słabość i opuszczenie. W innym momencie widzieć w boskości to, co słabe i pozbawione władzy. Po trzecie, wszelkie próby tak bliskie badaniom znaków filozofii skłonnej do tworzenia spójnej idei boskości, takiej idei, która zakładałaby unicestwienie dynamiki przeciwieństw, są nie tylko że nieskuteczne, ale co więcej naruszają prymarne doświadczenie wieloznaczności i nieuzgadnialności wymiaru boskości obecnych w języku religijnym. Zwolenników uzgadniania ze sobą poszczególnych atrybutów boskości, np. wszechmocy, istnienia zła, w imię wspólnej koncepcji boskości trzeba odesłać w stronę bądź teologii, bądź teologicznej filozofii. Logos toposu boskości zrywa z tak pojmowaną zasadą spójności. Teodycealna potrzeba uzgadniania wymiaru boskości nie zostaje w ten sposób zakwestionowana, lecz tylko wyrugowana poza obszar namysłu nad toposem boskości. W dziejach filozofii wielokrotnie pojawiało się rozumowanie następującego typu. Skoro Bóg jest wszechmocny, wszechwiedzący, nieskończenie dobry, etc., to z tego wynika, że to czytamy na przykład, że zły świat nie może być dziełem takiego Boga. Tymczasem w świetle takiej koncepcji próby uzgodnienia boskiego atrybutów skrywają w sobie to samo pragnienie, nieustannie powracające jak bumerang teodycealne pragnienie uchwycenia przestrzeni znaczeń odnoszących się do boskości jako pewnej statycznej struktury, w której boskie atrybuty uzgodnione i pojednane ze sobą stanowią wieczną, niezmienną harmonię, w której nic nie może się wydarzyć. Ten mniejszy projekt nie kwestionuje samej możliwości tworzenia teodycei, dokonuje jednak rozbratu z takim myśleniem z strony dwóch powodów. Po pierwsze, namysł nad toposem boskości zawiesza problem referencji języka religijnego, chociaż go nie neguje.
boskość jej atrybuty pozostają poza zasięgiem moich rozważań. Luzowanie Boga, które nazywam, oznacza przesunięcie pola badawczego w stronę człowieka i jego mowy o Bogu. To nie boskość, lecz mowa o boskości jest głównym przedmiotem namysłu. Po drugie, wbrew wszelkiej możliwej teoretycznej analityka toposu boskości przyjmuje wewnętrzną dynamikę mowy o boskości, ścieranie się w jej obszarze przeciwieństw i wewnętrzną grę za niekwestionowany fakt, wobec którego nie możemy i nie chcemy przejść obojętnie. Topos boskości jest przestrzenią wewnętrznie rozłamaną, w której przeciwieństwa nie tworzą syntezy. Dzieje religijno-filozoficznej mowy o boskości przyświadczają takiej dynamice przeciwieństw, w ramach której nic nie może być ostatecznie pojednane. Boskość jest zarówno wszechmocna, jak również objawiająca swoją słabość. Bóg w religijno-filozoficznym dyskursie ujawnia swoją rozumność, a także swoją nierozumność itd. Po czwarte, nie będę zajmował się kwestią sensowności albo zasadności języka religijnego. Odrzucam jedynie pogląd, że sensowne jest tylko to, co jest empirycznie sprawdzane. Nie zgadzam się na to, że najwybitniejsi myśliciele europejskiej cywilizacji, mówiąc o Bogu, mówili bez sensu. Stwierdzenie o absurdalności języka religijnego samo jest absurdalne. Mowa o boskości, niezależnie od tego, czy jest bezprzedmiotowa, czy wręcz przeciwnie, z pewnością nie jest mową pozbawioną sensu. Punkt piąty. W równie niewielkim stopniu topos boskości odnosi się do problematyki tzw. imion boskich, mianowicie do tego, jaki sposób mówienia o boskości jest najbliższy boskości jako taki. Spór ten ogniskuje się wokół pytania, czy o boskości należy mówić bardziej za pomocą języka negacji, Bóg nie jest ani tym, ani tamtym, czy też raczej za pomocą języka uwznieślenia, na przykład Bóg jest najbardziej dobry, najbardziej miłosierny. Pierwszy z tych projektów przekazany nam jako droga negacji, via negacjonizm, leży u jego podstaw, że teologia negatywna, drugi via eminencję, tworzy teologię katafatyczną, czy afirmatywną. Dwie teologie dotyczące, różniące się w kwestii sposobu mówienia o boskości, pozostają w odwiecznym sporze. Z naszego punktu widzenia, z mojego punktu widzenia, nie jest istotne, czy język mówi cokolwiek o Bogu, czy też ludzka mowa pozostaje bez związku z boskością. W ten sposób problematyka apofatyczności, czy też katafatyczności języka, afirmacja kontra negacja, pozostaje poza obszarem moich zainteresowań. Projekt opusu boskości mieści się w obrębie projektu fenomenologicznego, biorącego w nawias kwestię istnienia przedmiotu, do którego odnosi się topos. Jako nieistotna pozostaje dla mnie kwestia przedmiotowego odniesienia dyskursu, który zawiera się w przestrzeni znaczeniowej, jaki ten topos stanowi. I punkt szósty i siódmy, pozwolę sobie zakończyć. Topos boskości jest przestrzenią znaczeniową, którą współtworzą zarówno język religijny, jak również pozostający w nim w związku język filozoficzny, a także teologiczny. Z tego względu nie próbowałem wyznaczyć jakiejkolwiek granicy pomiędzy dyskursem religijnym z jednej, a dyskursem filozoficznym z drugiej strony. Innymi słowy, między Bogiem filozofów, który miałby być czymś różnym od Boga religii. Nie oznacza to, że różnica między językiem religijnym a filozoficznym pozostaje bez znaczenia. Przyjąłem optykę, zgodnie z którą interesował mnie język filozoficzny, pojęcia, których miejsce narodzin jest filozofia, a który został podjęty w ramach dyskursu religijnego. Znakomitym tego przykładem może być wypracowany na gruncie filozofii pojęcie nieskończoności, które zrobiło ogromną karierę na gruncie religii, pomimo faktu, że zostało wypracowane na gruncie filozofii. Bardzo ciekawa jest historia pojęcia nieskończoności. Kiedy ono nagle staje się pojęciem na tyle atrakcyjnym, że zostaje włączony w obszar namysłu nad boskością. Co ciekawe, to jest początek badań na ten temat. Wiem, do religii, pamiętam na początku, kiedyś tam dawno, dawno temu, katechizm Kościoła katolickiego i bardzo wielokrotnie pojęcie nieskończoności tam się pojawia. A to pojęcie zaintrygowało mnie to, gdzie szukać źródeł takiego myślenia, stosowania pojęcia nieskończoności w katechetyce, można powiedzieć. Tym bardziej, że dla Greków pojęcie nieskończoności raczej było negatywnie oceniane. Pojęcie nieskończoności dla Greków to jest coś, co jest nieokreślone, nijakie w pewnym sensie. Doskonała jest kula, a nie nieskończona. Tak? Więc dopiero musiałem sobie wypracowane pojęcie doskonałej nieskończoności, żeby to Tomasz i Bonaventura, aby to pojęcie mogło zostać włączone w dyskurs religii. Ale to miałem odpowiedzieć. Może ostatni punkt, siódmy.
Jeśli to boskości oznacza istnienie nieredukowalnego napięcia w obrębie samej boskości, pojmowanie boskości opiera się na różnicach, które funkcjonują w niej samej, to możliwe jest panowanie postawienie jeszcze jednej kwestii. Zależności pomiędzy ujawniającym się w toposie boskości ludzkim doświadczeniem, a wymiarami ludzkiej egzystencji nieuchronnie rozłamane. To znaczy, mam na myśli istnienie stałego, nieusuwalnego napięcia pomiędzy sprzecznymi, przeciwstawnymi dążeniami człowieka, wymiarami jego egzystencji. Pytanie jest więc takie, czy w toposie boskości nie odbija się jak w zwierciadle pokałkowany charakter ludzkiej egzystencji i wielowarstwowości, która nie prowadzi do jedności. Do rozważenia pozostaje teza dotycząca człowieka jako istoty niezdolnej do osiągnięcia stanu jedności, pojednania pomiędzy sprzecznymi elementami, a związek między takim tak pomyślanym człowiekiem, a tym, jak on, jak człowiek, wypowiada się o boskości. Ten związek wydaje mi się szczególnie intrygujący, ale na tym chciałbym zakończyć. Bardzo dziękuję za cierpliwość. Skoro ma się nie zasnęła, to może nie było tak najgorzej. Bardzo dziękuję i oczywiście tak jak zwykle zapraszam do dyskusji. Mnie najbardziej niepokoi oczywiście podstawowa sprzeczność, bo sprzeczność dobra zła. Tak. No nie? Bo o ile opozycje transcendencja, immanencja, siła, słabość jakoś się mieszczą w tych obszarach boskości, no to jest pytanie, jak pomieścić, albo jak tropiłeś, bo to jakimi ścieżkami tropiłeś tę opozycję i czy ona w pewnym momencie przy wahnięciu się w jakąś stronę zła nie wyprowadza nas jednak poza boskość, w stronę jakiegoś demonizmu, albo nie wiem czego samo. To znaczy, no tak, no, znaczy, to jest najbardziej intrygujący wątek, szczerze mówiąc. Ja chcę podkreślić od razu jeszcze raz, że ja to nie mówię nic o boskości, tylko o mowie o boskości, prawda? O języku, bo to jest bardzo istotna kwestia. Więc tutaj wątek jakby przemieszcza się de facto obszar dyskursu. Przygotowuję tak przy okazji na piątkowe konferencje tekst o Zu w Mistrzu na Burzacie. Po raz kolejny wracam do tej książki za każdym razem z ponowną fascynacją, nie ma co ukrywać. I przywołuję to dlatego, że w Mistrzu i Małgorzacie jest taka scena, pewnie Państwo pamiętacie, ja może przypomnę, kiedy Mateusz Lewita nie może znieść tego, że w karze umiera jego umiłowany mistrz, który nikomu nie uczynił nic złego. Te słowa Mateusz opowiada. I on pędzi do Jerozolimy po nóż, aby zabić mistrza i oszczędzić mu cierpień. To się nie udaje, on nóż przynosi, ale już jest za późno, żeby z tym nożem dostać się do swojego mistrza. Do Jeszua Honokry, tak nosi nazwę Jezus, mistrzu Małgorzacie. I on w tym momencie wygłasza protest do Boga. Prosząc go, na początku go prosi o to, aby zesłał cud i uwolnił Jeszuę Honokry od cierpień. Bóg tego nie czyni. I on do niego mówi w ten sposób, ty nie jesteś wszechmocnym Bogiem. Ty jesteś Bogiem zła. Ty jesteś złym Bogiem, tam nawet czarny God. Jesteś Bogiem ciemności, można powiedzieć. Coś takiego. Więc funkcjonuje w obszarze myślenia o boskości ten wątek, tym bardziej, że tutaj pojawia się dodatkowy wątek, który też jest obecny w myśli Małgorzacie, mianowicie wątek dualizmu.
A więc ta koncepcja, gdzie jest dwóch bogów, to jest tradycja zoroastryzmu i z mazdaizmu, można powiedzieć, gdzie mamy Ahura Mazdę, dobrego boga, i złego boga Arimana. Nawiasem mówiąc, mistrz Maguźla, czyli jeden z krytyków mistrza, który potem tak zostaje doświadczony przez sowieckie państwo, nazywa się Arima. To też nie przypadek. Więc ja myślę, że w mowie o boskości idea złego boga występuje. Można mówić, że w ten sposób tępimy gnozę, ale ona nieustannie odżywa w innych postaci. W tym sensie dla mnie do przyjęcia jest teza, że Bóg jest dobry i w obszarze nazywania Boga można być dobry i zły. Ja mam dwie sprawy. Jedna to jest, słusznie podkreśliłeś to, że fenomen nasycony, że ma w sposób uprawniony w fenomenie nasyconym dotyczącym religii, w każdym razie dotyczącym Boga, jest moment niedaności, to znaczy wycofanie, niedaności, coś może. Ale ja chcę powiedzieć, że idea fenomenu nasyconego nie mówi, że fenomen nasycony to jest nadmiar naoczności. Daności, tak, naoczności w szeroko rozumianej naoczności. Tylko nadmiar sensu. Coś jest dane w taki sposób, że jest niewyczerpalne w znaczeniu sensu, prawda? I teraz tutaj oczywiście są różne możliwości, w zależności od tego, jakie fenomeny nasycone mamy do czynienia. To samo z dzieła sztuki, czy ciała, czy coś w tym guście, prawda? Ale w fenomenie religijnym jest to bardzo szczególny nadmiar sensu, mianowicie nadmiar niewątpliwie w kierunku tego, co nazwaliśmy jednak transcendencją właściwą boskości. Czyli jednak w tym fenomenie nasyconym ta boskość jest określona w pewien sposób jako tak dana, prawda, że jej wymykanie się jest szczególnym wymykaniem się, właściwym dla transcendencji boskiej, metafizycznej transcendencji, powiedzmy. Więc ja bym tutaj myślę, że nie należy tej superdaności, czy nasyconej daności interpretować w znaczeniu właśnie naoczności. Wydaje mi się, że to jest jednak zamierzające chyba. A druga rzecz to jest, masz oczywiście wszelkie prawo ograniczyć swoje badanie do semantyki szeroko rozumianej, prawda? Bo to jest ciekawe i ważne bardzo. Natomiast no, z tą boskością jest to, że ona, i to trzeba jednak powiedzieć, prawda, że ona jest jakąś taką superwartością dla człowieka, co oznacza, że człowiek dąży do jej prawdy. Ta prawda jest, bardzo słusznie mówisz, że ona jest spluralizowana, czy ona musi być spluralizowana. Ona musi być tak dana, że nic nie wynika z naszych skończonych określeń. Prawda? Bo w ogóle to takie szamotanie się między tymi różnymi obrazami czy toposami, ono jest funkcją skończoności wszystkich naszych określeń, prawda? Tak. Skończoność jest też skończona w tym znaczeniu, nie? Myślę, że z tą prawdą jednak ja bym tutaj się troszkę na tym zastanowił, dlatego że oczywiście ma prawo tego w ogóle nie badać specjalnie, ale tak troszkę potraktowałeś jak przedmioty intencjonalne i Gardena, prawda? To są pewne struktury, które są niezależne od odniesienia do przedmiotu, jak to powiedzieć, nie? Ale z tą boskością to nie jest tak, jak z każdym innym przedmiotem intencjonalnym, niewątpliwie, prawda? Które ma swoje specyfikę strukturalną, bo to
świetnie pokazujesz, prawda, te takie różne modusy, i to jest przeciekawe i bardzo dobrze to też myśleć, wiążesz z ludzką taką, prawda, rozmawianiem człowieka. Tak, rozpryśniętością jak gdyby człowieka, prawda. Tym niemniej jest ten moment prawdziwości jest moim zdaniem kluczowy jednak i zastanawiam się, bo to jest właśnie wielkie pytanie, które tu powstaje, czy to nie zakłada przypadkiem zwycięstwa jedności nad wielością w pewnym sensie, to znaczy jako idei regulatywnej, prawda? To jest ta jedna proteińska, która jest nieuchwytna jako jedna. Ale trzeba ją założyć, jeżeli dyskurs o Bogu, czy o tym, co najwyższe, ma mieć sens taki, jaki przystoi temu sensowi akurat, to znaczy sensowi Boskości, prawda? Bo w końcu, czy interpretujemy rozmaicie dzieło sztuki, no to po pierwsze nic się temu dziełu sztuki nie stanie z tego powodu, po drugie nic się nam nie stanie z tego powodu, że różnie to widzimy, bo ono jest sobie, prawda? Co do Boga, ona powie to samo, że Bóg sobie nie robi z tego, co mu tam o nim opowiadamy. Ale mi się wydaje, że fakt tam tu dwa słowa etyczne, prawda? Że to jest jednak arcywartość, no bo inaczej po cholerę się tym zajmować w pewnym sensie, prawda? Tu jest coś, co jest dla mnie miękkie, jeszcze można powiedzieć. Znaczy, bo można potraktować to jako fakt kulturowy, prawda? Po prostu boskość się pojawiła i cześć, prawda? Ale sam ten moment nadwyżki, który się mieści w tym boskości, ma swoje zabarwienie aksjologiczne, po prostu, a nie po prostu opisowe, prawda? Rozbicie horyzontu. Jednego horyzontu, nie? To prawda, że ten projekt jest osadzony troszkę się okrakiem pomiędzy takim, nazwijmy to, kulturoznawczym podejściem, czyli kulturoznawczym podejściem, które pomaga porządkować no, namysł nad boskością użytą w religii. Ale on ma pewną zaletę, i od tej strony chciałem go bronić, która zakłada ten pokazywany też przed mnie horyzont niesie. Znaczy, jeśli jakakolwiek wartość tym od strony, która tobie jest bliska, jest ważna, istotna, to chyba w tym, że on ma charakter antidolatyczny. Mhm. Bo tutaj tak. Filozofia zdaje sobie sprawę, że to, co jest do nazwania, jest nie do nazwania. Nie, nie, prawda? Oczywiście. Więc i co ciekawe, że nie jest tak, że jest doktrynalna filozofia, która nazywa i wie i powiedzmy sobie modląca się religia, która do pojęcia jeszcze nie przywiązuje, ale nie jest też odwrotnie. To znaczy, że zarówno na gruncie filozofii możliwe jest myślenie pokorne, prowizoryczne, świadome, że to, co jest do nazwania, jest nienazywalne, jak i również na gruncie religii. I ten przepływ pojęć pomiędzy filozofią a religią w obie strony, ja zajmuję się tym przepływem od filozofii w stronę religii, jest według mnie fascynujący ze względu na właśnie antyidolatyczny wymiar. Oczywiście to jest przykład świętego Tomasza, który Adaś lubi przytaczać. Jak mu się objawił ten Pan Jezus i powiedział mu, że wszystko, co napisałeś, to słoma, prawda, to już od tej pory przestał pisać, nie? Ale za tym skrywa się, za taką decyzją skrywa się coś więcej, mianowicie świadomość, właśnie pewna pokora wobec tego, co... Oczywiście. Jak się powiedzieć, ostatecznie nie. Ale fascynujący jest wciąż ten wysiłek, który się ponawia. No tak, to jest fascynujące. Nie byłoby tego wysiłku, gdyby nie było o czym gadać, że tak powiem, to znaczy gdyby nie było no, tego takiego
bombę wartości, która się tam zawiera. No, 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 to jak chcieli przedmiotem ostatecznej troski, to coś dla poszczególnej wadze, szczególnie znaczenia. To prawda. To nie jest tak, że dzieło sztuki, że tak to będzie trwało, nawet jeśli będą oni głupio mówili, bo wiesz... Bóg jest w lepszej sytuacji. Głupo, to trochę lepszej. Ale ja wiem, no nie wiem, czy w lepszej. Urzędzi się wypowiada tak... Nie, no wiesz co, no mogą ukraść, ale mogą na przykład naopowiadać tyle bzdur, no, mogą, że mogą. Potem na wieki wieku wszyscy będą patrzyli na ten obraz, czując tyle... No, ale bo jednak może ktoś go zniszczy tak samo. No nie, ale właśnie o to chodzi, że teraz to, co robisz, się... To jest inne niebezpieczeństwo, że topos klasyczny, czy to był topos czegokolwiek w starym świecie, ponad 2000 lat temu, miał jednak w sobie taki element ortodoksji, nazwijmy to, czyli był ograniczony jednak. Natomiast ty ten, mam wrażenie, zaczynasz rozdymać to. Znaczy, to też, że za chwilę będzie to, że mu się wszystko z jednym kojarzy, tak? Znaczy, każda kontradyktoryjność mowy można zinterpretować, ale on wiesz, szuka siły wyższej, nawet jeśli właśnie, idzie na kawę po prostu. Każda, tak? Więc nie każda. Więc tutaj jak gdyby wydaje mi się, że potrzebne są jednak jakieś ramy, bo to czy wszystko da się powiedzieć, wiesz, po prostu. Tak. Ale tą ramą jest sam dyskurs religijny, który włącza pewne pojęcia, albo ich nie włącza. Ale to wtedy decyduje o tym, że to jest dyskusja religijna. Znaczy, oczywiście to jest... Nie, no to jest decyzja wspólnoty religijnej, która z jakichś powodów podejmuje pewne pojęcia po to, aby wyrażać swoje własne świadczenie religijne, swój własny sposób pojmowania boskości. Czyli wszystko to wraca do doświadczenia religijnego. Tak, prawdy są fałszywi i prawdziwi. No, że, kto jest prawdziwym prorokiem? Ten, kto go wspólnota uzna za prorok. Więc tutaj nie jest to, co się dowodzi. Ale wiadomo, że we własnym kraju, jak wiadomo. Tak. Krzyżanowski tutaj się... Prorocy trzeba uważać, byli fałszywi prorocy niezwykle. Ja bym chciał takie pytanie zadać, bo dla mnie ten temat jest dość nowy. Jeszcze się spóźniłem dodatkowo, to już w ogóle. No my też, no to spokojnie. Ale takie mam pytanie, bo Krzysztofie używasz takiego terminu topos boskości i używasz go w drzwi pojedynczej. Czy to jest przemyślana decyzja, że to jest w drzwi pojedynczej? Bo w moim pierwszym odruchu ja bym używał raczej topos boskości. Czyli jednak tym bardziej, że mówisz, że nie chcesz mówić o Bogu boskości, tylko o semantyce, prawda? O wiernej wizji. Jeżeli byśmy mówili o Bogu jako takim, to można iść takim tropem tych właśnie pluralistycznych autorów, jak John Hick, czy inni, mówić, że to religie są różne ujęcia, że przecież chodzi o coś jedną rzeczywistość. Natomiast jak mówisz, że chodzi o sam język, no to jednak te toposy są bardzo różne. Chociażby odróżniając to, co nazywamy takimi religiami monoteistycznymi czy teistycznymi od z relacją międzyosobową, a tymi religiami dalekowschodnimi jakimiś, o których zapewne wiesz więcej niż ja. Ale i że to jednak są poważne różnice i nawet jeżeli byśmy dokonali tych podziałów na te różne toposy, różne typy na przykład, czy jakieś tam, na kilka tylko gdyby to odróżnić, to i tak w obrębie każdego z tych toposów i tak by było dużo tych sprzeczności, prawda? Bo w obrębie Boga takiego osobowego mówimy z jednej strony o tym, że on jest tak dobry jak matka i to jak matka to tak traktuje człowieka, a za chwilę jest pełen gniewu i niszczy, prawda? Więc to raz jest dobry, raz jest zły, więc sprzeczności i tak byłoby wiele, więc nie wiem, w moim pierwszym odruchu to jest problematyczne. Ja nie mówię, że się całkowicie z tym nie mogę zgodzić, bo z kolei są tacy autorzy, na przykład Rudolf Otto czy inni, którzy opisują bardzo uniwersalnie te wszystkie zjawiska. Ale czy to jest przemyślane? Czy rzeczywiście ja, masz na myśli to pojęcie toposu jest u niego generyczne, to znaczy, że to jest topos jako nazwa ogólna na różne toposy, prawda? Coś w tym rodzaju. Po prostu nie ma. Więc to jest taki metatopos. To znaczy, to jest przemyślane, ten wątek go rozważałem. Natomiast z dwóch powodów został tak, jak jest. Pierwszy powód jest taki, że dla mnie to jest odkrycie było pewnym momencie, że w ramach tradycji, bo badałem to, zestawiłem tradycję hinduistyczną, między innymi, tak, że tutaj wspominasz, i oczywiście no, tradycji chrześcijańskiej, tu jestem zakorzeniony. I to, co mnie zafascynowało nagle, że wprawdzie no, tym pierwszym czy głównym słowem, w cudzysłowie, Boga chrześcijańskiego jest osobowość, a
ale bardzo łatwo w tradycji chrześcijańskiej można znaleźć wymiary, elementy ukryte, ale jednak pozostające wciąż do wytropienia nieosobowy wymiar boskości. Na przykład ten boskość, która jest, no nie wiem, tym prawem, który rządzi światem, prawda, prawem, no, jeśli potraktujemy jako prawo naturalne, prawda, że prawo naturalne jest właśnie śladem boskości w świecie. To są cały szereg ludzi, łącznie z Tillichem, prawda, który był Bogu ponad Bogiem, czy inni myśliciele, to oni odkrywają, że obok tego wymiaru osobowego w ramach tradycji judeo-chrześcijańskiej, prawda, jest, no, możemy odkrywać jakiś wymiar nieosobowy boskości. Więc od razu okazało się, że skoro tak to pomyślisz, to również w tradycji wschodniej, prawda, będziesz miał, Brahmana, ale będziesz miał przecież miejsce, gdzie Shiva się urodził i ten wymiar osobowy też jest, prawda? Więc to jest bardziej skomplikowane. To był pierwszy argument. A drugi argument był taki, że te pojęcia, one nie tylko przeciwstawiają się sobie, ale tworzą pewną siatkę na sobie nakładających pojęć. Czyli krótko mówiąc, to jest istotne, czy, bo jak mam sekwencję, transcendentny, nieskończony, prawda? Więc to był drugi argument, aby umieścić to w jednej w jednym obszarze, bo ten obszar, te pary przeciwnie wzajemnie się przenikają i tworzą zdumiewającą czasem siatkę pojęć, które wyrażają ludzkie doświadczenie boskości. Dlatego. Jedna rzecz. Ja rozumiem, że to jest bardzo ogólny szkic przemyśleń szerszych. Moja pierwsza wątpliwość, jeżeli mówisz o mowie o boskości, na czym miałaby polegać różnica od klasycznej drogi hermeneutyki? Bo tym dokładnie się zajmowała hermeneutyka, zwłaszcza w wydaniu Likerowskim. To badanie właśnie na tym polegało. Przede wszystkim język, mity, symbole, metafory i tak dalej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Zaciąganie od filozofii do języka religijnego. Oczywiście, że bardzo wiele pojęć wchodziło, ale były ruchy też w drugą stronę. Wydaje mi się, że jest trochę inaczej z fenomenologią, dlatego że kiedy mówisz o fenomenie naoczności i tak dalej, to tu nie chodzi o zaciąganie idei, tylko o coś znacznie więcej. Nie? To nie da się zaciągać z fenomenologii samej idei fenomenu, bo fenomen bardzo wiele znaczy. Nie? To jest wyjście poza język. To są uwarunkowania zupełnie inne. I teraz proponujesz właściwie przekroczenie całej koncepcji nasyconego fenomenu Mariona, twierdząc, że jest jakiś nadfenomen, który jest być może używanie tych dwóch terminów przesycony, nie? Bo zgodziliśmy się w naszych analizach, że fenomen jest nasycony u Mariona, a nie przesycony, dlatego że naoczność no nie może mieć nadwyżki. Powiedzmy, ten paradoks jest po stronie podmiotu. Nie? I taka jest chyba intencja Mariona, że w całej klasyfikacji fenomenów to, co istotnego dzieje się w całej tej rozgrywce, to jest po stronie podmiotu, że podmiot jest zupełnie inny, nie? Że on nie nadąża za naocznością. Właśnie brakuje mu zrozumienia, nie ma sensu, który byłby wystarczający do oddania tej naoczności, ale czy ona jest nadmierna? No to jest oczywiście pytanie. Ja powiedział, że ona może być paradoksalna, ale paradoksalna naoczność, ona zmieści się moim zdaniem w całym tym projekcie marionowskim. Ja ze swojej perspektywy bym go uzupełnił o dwa zupełnie inne elementy, mianowicie o naoczność optymalną. To jest taka naoczność, która jest wyczerpana sensem. Podawałem różne przykłady. W tej chwili to, co mi przychodzi do głowy, to jest na przykład doświadczenie odkrycia, stworzenia dzieła, albo być może arcydzieła.
To jest pewnego rodzaju optimum, przeżycie optimum, ale również poznanie optymalne. Tam, gdzie ta naoczność, ona nie przerasta podmiotu, nie przerasta jego zdolności. Można by tych fenomenów pokazać wiele, nie ma tego u Mariona. I druga rzecz, to są fenomeny ubogie u Mariona. Proszę zauważyć, że ubogie fenomeny u Mariona to są właściwe fenomeny u Husserla. Bo to są te fenomeny, które fenomenologia jest w stanie najlepiej opisać i przepracować. Ale weźmy pod uwagę jedną rzecz. Jest na przykład idea nieskończoności. Przecież to jest fenomen ubogi. To jest fenomen ubogi. Jeżeli on jest pozbawiony doświadczenia, jest ideą rozumową, tak jak u Kartezjusza, tak jak u Anselma, ale o tym moment, to w gruncie rzeczy jest to fenomen ubogi, ale niezwykle znaczący. I teraz moje pytanie byłoby takie, czy nie można by tu mówić o dwóch równoległych doświadczeniach religijnych, to znaczy o tych, które są oparte o fenomeny nasycone, być może też idąc w twoją stronę, ale z drugiej strony, jest też taka religijność, która jest zaczepiona na tego typu fenomenach ubogich, ale niezwykle znaczących inaczej. Fenomenalność, można powiedzieć, jest tutaj formalna. Wiesz, no, nie redukowałbym tego. Oczywiście to jest ciekawe, że największy paradoks jest na styku tych dwóch wrażliwości. Nie? I to świetnie to widać właśnie u świętego Anselma, gdzie z jednej strony jest, są racje rozumu, czyli ta fenomenalność bardzo uboga i formalna, ale z drugiej strony ona musi być wsparta właśnie jakąś mocną naocznością nierozumową. I to jest pytanie, czy te dwie wrażliwości, one są w stanie zupełnie oddzielnie funkcjonować, nie? Czy one po prostu są na siebie skazane. Byłaby to może trochę podpowiedź, że te paradoksy, o których mówisz, one się gdzieś tutaj rodzą. Na zderzeniu rozumu, który ma swoje możliwości, ma swój niezwykły potencjał, nie? Bo sam fakt możliwości myślenia w kategoriach absolutu i tak dalej, a z drugiej strony są te różne naoczności, które są kompletnie są nieintencjonalne i przerastają nasze możliwości usensowniane. No, ale to pytanie i dopowiedź. Ciekawe. To bardzo ciekawe, co mówisz. Natomiast najpierw ten pierwszy wątek dotyczący Ricoeura. Ricoeur widzi to troszeczkę inaczej. Bo symbol, który daje do myślenia, zakłada, znaczy koncepcja symbolu, która jest tam kluczowa dla niego, zakłada, że oczywiście symbol religijny ma tą pierwszą intencję, znaczy coś konkretnego. Tak? Powiedzmy, że jest to jaskinia. Jaskinia to jest coś, co można mu wskazać, zobaczyć. Znaczy, nie wiem, symbol, księżyc jako symbol religijny. Wiadomo, że symbolika lunarna opisywana przez Elia, tego to jest ten symbol. Ale to, co mówi Rickiem nad sensem dosłownym, czyli tym na górze tą kulą, która świeci w nocy, nadbudowuje się sens religijny. Ale ten sens jest sensem nieprzebranym dla Rickiera. On jest wieloznaczny, bogaty, ale nie jest poddany strukturze, o której ja odkrywam, próbuję odkryć. To tego nie wiem. Na przykład, nie wiem, niebo, co znaczy niebo w sensie religijnym dla Rickiera? Miejsce schronienia Deusa od Jezusa, Boga, który odszedł. Raj, ostateczne miejsce z odejścia człowieka. To, co sprawiedliwe. Bogowie niebios. Idea światła, wysokości i tak dalej. Te wszystkie wątki związane są z symboliką. Inna jest symbolika lunarna, inna solarna, co znaczy słońce, w sensie symbolu religijnego. To, co jasne, co świeci, co daje życie, co daje zdolność pojmowania, widzenia, ale to, co pali, co niszczy, bo słońce leży. A bo to jest Eliadę. No tak, bo niedaleko wychodzi poza Eliadę, jeśli chodzi o swoją teorię symbolu. Tak naprawdę to jest filozoficzne fundowanie tego, co lepsze przez Eliadę. Oczywiście można zegrać z Eliadem, a
a nie korzystać z Wazinka, ja uważam, że to jest pierwsza odpowiedź. Nie ma tam tej dynamiki strukturalnej, którą tutaj ja chciałem... Ja nie rozumiem w dalszym ciągu, no bo ty również chcesz badać język czy mowę, wobec tego, no co, będziesz badał trochę inne struktury, ale w sensie metody to jest to samo jednak. To znaczy? No jednak jest to badanie formalne tego, co dzieje się w języku. Być może z jakimś przekonaniem, że to jest jedyna możliwa droga do jakiegoś pośredniego doświadczenia, prawda? Ale w gruncie rzeczy no, będziesz również badać struktury, nie wiem, inaczej, trochę inne. Nie widzę tu różnicy między klasyczną metodą hermeneutyczną. Być może jakimś... Ja jestem skłonny się do tej metody przyznać, skąd mówisz bliskim językiem. Natomiast no, czymś innym jest badanie podzia, czymś innym jest badanie symboli. To jest oczywiste. To jest zupełnie inny obszar i jeden jest ten typ badań, który poświęcić się Rilke, oczywiście jest jak najbardziej uprawniony, ale to nie jest to samo, co badanie pojęć, które odnajdujemy w dyskursie religijnym, a które swoją korzenie mają w obszarze filozofii. To jest oczywiście chyba osobny problem, czym jest pojęcie, prawda? Czy to jest metafora, czy to jest, jaki jest status ontyczny takiego pojęcia. Są te historie, które byśmy rozpoczęli, bo moglibyśmy się w tej dyskusji już się na niej zatrzymać do końca. Drugi wątek, i to jest bardzo intrygujące to, co powiedziałeś, dlatego, że ja rzeczywiście uważam, że zgodnie z tym, co powiedziałeś, też tak myślę, że pierwsze jest przeżycie. Fenomenologia dla mnie była ważna o tyle, o ile to jest zwrot w stronę religijnego przeżycia. Co więcej, uważam, że to, co praca, bardzo znakomita jest praca Mariona, jest właściwie fenomenologią religijnego przeżycia. Co więcej, on uważa, że fenomen religijny, religijne przeżycie jest właśnie kanonicznym przykładem fenomenu. A więc, że tak naprawdę wszystkie inne fenomeny są jakoś ubogie w stosunku do tego, co dany ma człowiek religijny. Odwrócenie w stosunku do Husserla, to nie doświadczenie codzienne jest źródłem myślenia i początkiem myślenia, ale wręcz odwrotnie. Doświadczenia ekstatyczne, doświadczenia religijne są źródło. Więc to tyle jest intrygujące. Natomiast wtedy oczywiście pojawia się pytanie, no zawsze to pytanie się pojawia, nieustanne spory fenomenologów, co jest źródłowe, co jest kluczowe, gdzie szukać tego, na czym można osadzić refleksję. Ja rzeczywiście próbowałem doświadczenie braku odsłonić jako doświadczenie ważne dla człowieka religijnego. Znaczy właściwie Marion był dla mnie trampoliną ze swoją koncepcją fenomenu nasyconego czy przesądzonego, do tego, aby pokazać doświadczenie jakiegoś nieuchronnej świadomości, że jest coś, co się w żadnym świadczeniu nie pojawia. A o to właśnie chodzi. Sam Marion nazywa to opuszczeniem, jak wspominam. On ten wątek podejmuje. Mówi o opuszczeniu, ale go właściwie nie filozofii nie konsumuje. Nie próbuje budować fenomenologii podmiotu, od tego, nie podmiotu można powiedzieć, tylko tego adone, prawda, tego oddanego podmiotu, który jest właściwie w roli przyjmującego, doznającego, a nie tego, który odpytuje i jest panem i władcą w obszarze doświadczeń religii. Więc... Marion jest za mało wierzycielem żydowskim, myślę, to znaczy on nie przeżył już Holokaustu, po prostu dla niego ten brak nie ma tutaj. Ale ja też nie jestem Żydem, jak wiesz. No tak, tylko jeżeli potraktować to jako znowu opis potworzony fenomenologiczny, opis warunków, może wewnętrznych warunków możliwości, to o czym Krzysztof mówi, na to jest miejsce gdzie indziej, nie? To się może wydarzyć i ten podmiot może być opuszczony, ale on jest ukonstytuowany tak właśnie, nie? Jako oddany i wtórny, nie? Tak, wtórny, tak, pasywny. Tak. Więc to się może zdarzyć w jego historii, biografii, dziejach i tak dalej. To jest do opisania na tej mapie wstępnie, że powiem, zdefiniowanej takimi terminami. Nie?
Ale ja w dalszym ciągu, wiesz, podnoszę, że to co twierdzisz, ten typ nadfenomenu się całkowicie mieści w projekcie marianowskim. W żaden sposób nie przełamuje tej kategorii nasyconego fenomenu. To jest w tej kategorii całkowicie uchwycone. Nie? Natomiast to, co mówię, nie ma u Mariona fenomenu optymalnego. Optimum. Tego no, wydaje mi się, że nie ma. Tak. Bo to jest weryfikacja eschatologiczna, chciałbym się powiedzieć. To znaczy ta pełna daność boskości, bo o tym tutaj mówimy, prawda? No to jest w ogóle tutaj całkowicie niedosiężna. Ale ten rodzaj braku to jest, a więc to tylko tyle wiadomo, prawda? To jest klasyczne dla fenomenu religijnego. Klasyczne dla fenomenu religijnego. Nie wiem się tego, co? To chciałem pokazać. No tak, ale to trzeba wtedy rzeczywiście odłączyć od fenomenu nasyconego jako takiego, dlatego że tam jest obraz, prawda? No to jest też fenomen nasycony. Więc trzeba zobaczyć, na czym to polega, prawda? Czy, bo w końcu na przykład niepełnia, powiedzmy tak, prawda? Czyli to więc to tylko tyle, ona by się mogła na upartego stosować do historii, po prostu do działania się, prawda? Jeszcze niezakończone i tak dalej. Tak. Co tam będzie dalej, za rogiem, prawda? Ale tu właśnie nie. O to chodzi, że tu jest ten szczególny rys metafizycznego nienasycenia po prostu, to znaczy czegoś, co jest podyktowane przez wyobraźnię metafizyczną człowieka. Ja odpowiem doświadczeniem własnym, które nie było doświadczeniem religijnym, ale może na tym przykładzie, wiem to wielokrotnie, ale pewnie część z nas Państwa już to zna. Otóż kiedy jako mały chłopiec w wieku chyba 7 lat wybiegłem, pojechaliśmy z rodzicami na morze i wybiegłem na tak zwane wydmy i zobaczyłem morze. Pierwszy raz w życiu mały chłopczyk zobaczył morze, powiem. I to było doświadczenie nasycenia. To był fenomen nasycony. Znaczy ta pełnia, która naoczności była tak ogromna, że ona się przytłoczyła i spowodowała stan, można powiedzieć, rozwibrowania, rozdygania. No, to się działo w tym. Gdyby to było doświadczenie religijne, to byłby ten element czegoś brakowało, że jest jeszcze coś więcej. Tego nie było. Tak, rozumiesz? O tym mówię. Nie było tego czegoś więcej. No właśnie, to nie było doświadczenie religijne. No właśnie, no oczywiście. Zauroczenia pięknem, to mówisz, przestrzenią, swobodą, wielkością morza człowieka z południa, spod, tak powiem, Bawelu, no to zobaczył morze. No, to jest pytanie, czy ten fenomen formalny, wiesz, w postaci idei absolutu, nieskończoności, w jaki sposób jest nazwany, czy to nie jest konieczne? Czy to nie jest konieczne? Czy to nie jest konieczny element, żeby wiesz, ten fenomen był podniesiony o jeden szczebel bliżej? Czy ja mogę się wrócić z pytaniem takim, bo myślałam o tym w trakcie wykładu, no a teraz to już zostało sprowokowane, mianowicie przypomniała mi się taka sytuacja, kiedy młody fizyk opowiadał o fizyce i opowiadał o wszechświecie, który się za pomocą praw fizyki przed nim otwiera. I zastanawiałam się, czy tego się właśnie nie da podłożyć pod tego typu fenomen, o którym opowiadasz, bo tam jest jednocześnie zauroczenie. Tak, to jest filozofią mówisz. Mnóstwo rzeczy, które się odkrywa i które właśnie tak jak małego chłopczyka może przytłaczają i zachwycają, ale jednocześnie bardzo mocny jest ten element tego, co jeszcze jest zakryte, co jeszcze jest do odkrycia. I wtedy jest pytanie, czym to się różni, no bo czy w takim razie ten młody fizyk miał przeżycia religijne w stosunku do wszechświata, tak powiem? To są doświadczenia na pograniczu. Zresztą nawiasem, ja kiedyś badałem ten wątek, bardzo wiele opisów przyrody to są doświadczenia religijne, właśnie nie rozpoznane jako doświadczenia religijne, ale na pograniczu czegoś takiego, można tu w literaturze dodać dużo. Czyli kiedy mamy, zrobimy opis
no nie wiem, w pewnym bywa, że jest to jakieś poczucie jedności z tym, co się otacza. Flyer ma. Ale ogromny. Na przykład, prawda? A zarazem nie jest to jeszcze świadczenie winy. Być może to, ten wymiar więcej niż w ogóle cokolwiek da się zobaczyć. Czyli, że tak, brak jest strukturalny i nieprzetarczalny. Jest też w fizyce, no jest to poczucie, tak, że się tak rozbija, że każde tak odkrycie jest źródłem całej setki kolejnych pytań. Tutaj nie? Są dwie możliwości. Pierwsza, którą Karol powiedział, mianowicie brak jest zarazem wartością, szczególną wartością, czyli ten aksjologiczny przystęp do boskości świętej. I czyli drugie, od momentu to jest wymiar sensu, jakiegoś poczucia absolutnie pełni zrozumienia sensu, a zarazem ten sens się wymyka, że on się skrywa. To są dwie możliwe przystępy do tego, co jest owym więcej w doświadczeniu. Wydaje się, że warunkiem religijnego sensu nieskończoności nie jest właśnie doświadczenie morza, bo czemu nie, prawda? To jest jednak doświadczenie negatywnego braku, to znaczy skończoności takiej, która nie może być absolutnie ukojona przez nic, co skończone, prawda? I to jest pojęcie nieskończoności, ono jest ubogie, jeżeli jest oderwane od doświadczenia jakiego? Skończoność. Ale okazuje się, że może również działać, nie? Że może również działać, no bo na tym budowano bardzo mocne argumentacje, nie? W gruncie rzeczy cała argumentacja kartezjańska. No ale gdyby Kartezjusz nie miał w tle swojego wątpienia nieszczęsnego, to nie wystarczy. Ale to jest moje pytanie właśnie, czy to może działać autonomicznie? No, to jest, stawiam pytanie, czy na tym da się zbudować pewien typ religijności? Ja nie oceniam, czy ona jest tak samo uboga jak ten fenomen, ale czy w gruncie rzeczy cały zakład Paskala, on trochę jest zbudowany formalnie, prawda? Ja nie mam przykładów, ale z tego co się mówiło, ludzie to kupowali, nie? Przecież ten zakład jednak krążył i był poważnie traktowany, więc można by domniemywać, że jednak ta ścieżka czysto formalna, zbudowana na ubogiej fenomenalności, że ona również działa. Ale warto to powiedzieć, że zakład nie kończy się stwierdzeniem, że analiza, powiedzmy sobie, rachunku prawdopodobieństwa mówi, że bardziej się opłaca wierzyć, czy nie wierzyć. Pastor tam dalej mówi, skoro tak, przekonałeś się do tego, to właśnie zasuwaj do kościoła, daj się ogłupić, tam takie podaje słowo, które tłumaczymy na język polski, prawda? Módl się tak jak inni. Zobaczy, że masz rację. To jest to, Kartezjusz nazwał to za argument kołakowskiego. Chodzi o to, żeby chrupowatość łaski troszeczkę wygładzić, więc jak oddziałujesz na ciało, więc będziesz się klękał tak jak inni, modlił się tak jak inni, to może coś w duchu ci się wyzwoli. Tam jest taka argumentacja. To nie jest całkowicie Boga. Ale idea platońska, nie? Tu jest... Czy to jest fenomen... nasycony. No, jak mi się wydaje, że idea platońska, to jest chyba formalny, fenomen formalny, no, czyli ubogi. Ale nie, mnie nie chodzi tu, żeby coś udowadniać na siłę, bo zwracam uwagę, że przecież Husserl, badając w opinii Mariona fenomeny ubogie, doszedł jednak do tez bardzo mocnych, można powiedzieć, w znaczeniu metafizycznym, nie? Jeżeli stwierdził absolutność świadomości, mówił o nieśmiertelnym ja i tak dalej. No więc okazuje się, że również badając fenomeny formalne, można dojść do bardzo mocnych tez, nie? Cała ta koncepcja praimpresji, która jest aktem tworzenia. To są tezy, które można spokojnie zastosować, tak powiem, w twoim programie.
To prawda, ale to znowu doświadczenie, wiesz, doświadczenie. To, co mówisz, nie jest obce. Nie jest obce po prostu. Ta droga w stronę boskości, która prowadzi przez fenomeny formalne, tam jest obca. Natomiast to Karol zauważył bardzo ważną rzecz, myślę. Otóż analizy pojęcia nieskończoności wskazują na dwa podstawowe sposoby pojmowania. Z jednej strony ta nieskończoność, która dana jest pozytywnie, i w doświadczeniu religijnym jest dany pozytywny sens doświadczenia. Oczywiście w matematyce mamy te dwa klasyczne pojęcia nieskończoności. Jedno kantorowskie, które mówi o, że zbiory są różną siłę, są mniej lub bardziej, moc zbiorów jest różna. A więc pojawia się także w matematyce idea formalnej pozytywnej nieskończoności. Ale zwykle też można mówić o nieskończoności w sensie negatywnym. To znaczy w sensie negatywnym. No, że można liczyć nieskończoność. Nie? Czy mamy pozytywną ideę nieskończoności? Nie mamy. Bo jak sobie pomyślimy nieskończoność, to jak powiem, że jest pełna nieskończoność, zawsze można dodać jeszcze jedno. Prawda? I w ten sposób my mamy tylko potencjalną nieskończoną możliwość liczenia, a nie ideę nieskończoności. Ale nie chcę o matematyce, ale idea nieskończoności w takim ujęciu kartezjańskim czy anzelmiańskim jest jak najbardziej pozytywna. Tak, to ja mogę sobie wyobrazić, że ktoś ma tylko taką formalną ideę i ona mu wystarczy do tego, żeby zbudować, wiesz, całą wizję, no nie powiem, wiesz, teologiczną od razu, ale która może mieć również sens religijny. Tylko, że nie jest bliska rzeczywiście, i to jest fenomenologiczne nastawienie do tego, taka konstatacja. Kiedyś czytałem książkę profesora Pawluczuka stanowiąc pod tytułem Judasz. Tam jest bardzo ciekawa postać Saszki. Tą książka jest dziwnym połączeniem właśnie erotyki z mistyką. To tak nawiasem mówiąc, to się intrygujące jest połączenie. Może i bulwersujące. Ale tam jest bardzo piękna opowieść o Saszce, który idzie przez łąkę. Zwykła łąka. Na tej łące nic się szczególnego nie wydarza. No, obok jest sąsiad, zbiera sianem, układa cnotki. Saszka idzie przez tę łąkę i doświadcza, że wszystko na tej łące jest nasączone miłością Bożą. Krótko mówiąc, że doświadcza jakiegoś innego niż naturalny sensu zdarzeń i rzeczy. Czymś takim, czyli odkryciu jakiegoś czegoś więcej w tym, co oczywiste, naturalne i zwykłe, zakorzenia się doświadczenie religijne. Piękna powieść o doświadczeniu religijnym, które nie tylko jest za pomocą cudu, przemiany, czegoś nadzwyczajnego, tylko w zwyczajnym doświadczeniu codzienności ujawnia się coś, co przemienia to wszystko i nadaje temu inny sens. O czymś takim ja tutaj chciałem też mówić. Ja też mam jeszcze. Może po części jeszcze zahaczę prawdopodobnie o poprzednie pytanie pana Hernosa, bo też wydaje mi się, że istnieje takie niebezpieczeństwo, że mniemując jakieś znaczenia w tej intencji znaczeniowej, powiedziałbym, drugiego stopnia, tej, która gdzieś tam się sytuuje na styku przesycenia i tego braku. No można właśnie jak gdyby sytuować te fenomeny prawa powszechnego albo fenomeny ubogie. To znaczy wydaje mi się, że o ile no, my możemy być na tyle roztropni, żeby tego nie robić, to że to się po prostu w dziejach recepcji religii, teologii i tak dalej, metafizyki szeroko pojętej po prostu działo. I czy w takim razie to nie jest niebezpieczne właśnie skłaniać się ku pojęciom filozoficznym, czy też dać się im prowadzić? Bo jak wiemy, w takim podstawowym doświadczeniu religijnym, obecnej takiej archaicznej, powiedzmy, świadomości religijnej, obecna jest masa różnych elementów. Tam jakby moglibyśmy powiedzieć, że to jest styku religii, sztuki, również filozofii, czy protofilozofii, no nie wiemy dokładnie, bo nie mamy dostępu do tego miejsca. I czym innym jest na przykład wypracowanie metody, dajmy na to jungowskiej, takiej amplifikacji, czyli mnożenia różnych toposów właśnie i sprawdzania, jak one się względem siebie ustawiają, to tutaj też już zostało poruszone w pewnym sensie ten topos tego jednego miejsca czy wielu miejsc.
Czym innym będzie na przykład taki coś w rodzaju kombinatorycznego wniosku romantyków, którzy chcą odpowiedzieć mitem na mit, czyli chcą uczestniczyć w pewnym sensie w tej rzeczywistości, którą opisują, w symbolu itd., itd. A czym innym właśnie takie prowadzenie, dawanie się prowadzić, to być może tutaj jest zmieszanie różnych metod czy podejść, bo się pojawia fenomenologia itd. Ale czy właśnie nie jest troszeczkę niebezpieczne skłanianie się ku pojęciom filozoficznym, które no tak jak mi się wydaje, często właśnie są tymi fenomenami ubogimi czy fenomenami prawa powszechnego, jak w pewnym sensie są abstrakcyjne, właśnie być może nieudolnie chcą chwytać tę pustkę tego styku przesycenia i opuszczenia. No. Gdyby to jest moje pytanie. Czy może ostatecznie tak, czy właśnie myślenie o religii najbardziej by się nie sytuowało jakoś w powrocie i uczestnictwie, odpowiedzi na mit, a nie takim traktowaniu religii i danych instrumentalnych? Znaczy, po pierwsze, filozofia jest w obszarze religii. To jest fakt. To znaczy, ja mógłbym to na różny sposób udowadniać. Warto przyglądać się teologii protestanckiej, tak mocno zakorzenionej w tradycji myślenia filozoficznego. Właściwie kolejne szkoły teologii protestanckiej są, można powiedzieć, osłonami, które włączają kolejne horyzonty filozoficzne. To można dobrze pokazać. Krótko mówiąc, filozofia jest obecna w języku religijnym, a zarazem broniłbym tego w ten sposób, że ten dyskurs jest sam dla siebie spontaniczny. Znaczy on nie jest, filozofia nie narzuca swoich pojęć, ale zaprasza do ich korzystania i one faktycznie w obszarze dyskursu religijnego się pojawiają. Czym byśmy, jak byśmy funkcjonowali dzisiaj, gdyby nie było pojęcia nieskończonego Boga na przykład. Czego? No, nieskończonego Boga. Co zrobił, jeśli się czyta, zawsze mnie to fascynowało, pierwszy rozdział Pseudo Dionizego Areopagity. To jest 3 strony i tam jest 41 bodajże razy słówko hifer, czyli ponad. Dyskusja o transcendencji, prawda? Czymże byłaby nasza refleksja, nasza samoświadomość religijna bez dyskursu, który posiłkował się filozofią, po prostu, pojęciem filozoficznym. Więc dla mnie sztuczność nie polega, kończy się wtedy, kiedy religia włącza w swój obszar, aby wyrazić doświadczenia człowieka to, co go potrzebuje. Korzystałem, czerpiąc pełnymi garściami z dyskursu filozoficznego. W tym sensie nie uważam, że to jest zagrożenie. Tylko mnie się wydaje, że jest różnica pomiędzy tym więcej, hyper, wiesz, no, a utwardzeniem tego, na przykład pojęcie nieskończoności. Bo jest coś takiego, że pojęcia się nasycają samymi sobą, moim zdaniem. A tak. I wobec tego, jeżeli nie mają w sobie tego czegoś, co je wyrzuca poza ich własną, że taką formalną tożsamość, to biada, prawda? To jest całą metafizyką pozytywną. Boga, no, teoria negatywna się ratuje tym, że jest właśnie hyper. To jest droga, którą otworzył Platon niewątpliwie, prawda, z punktu widzenia filozoficznego. Biada temu, który to chce zamknąć, no bo to wtedy nic z tego nie ma, prawda? Natomiast nieskończoność, jak najbardziej można chcieć, właściwie nieskończoność, jak już została nazwana, to można się nią, że tak powiem, cieszyć i w dodatku stosować do różnych typów nieskończoności, prawda? I wtedy się staje fenomenem ubogim, ale nieskończoność religijna czy metafizyczna, ona musi być nasycona czym? Doświadczeniem. Właśnie niedosycenia, czy też przesycenia, czy nasycenia ze strony tego, co dane, prawda, a nie naszej krystalizacji pojęciowej, która od razu jest coś takiego. Chciałbym tylko powiedzieć jeszcze Łukaszowi. Oczywiście niebezpieczeństwo istnieje, żeby sprawa była jasna. No, to, co się stało z teologią, z filozofią, nie wiem, tak zwanej klasycznej metafizyki, kiedy Bogu się mówi, że o bycie koniecznym, pierwszej przyczyny i tak dalej, to jest język w pewnym sensie, no,
drażniący mnie osobiście, prawda? On jest jakoś tak wyobcowany od wrażliwości religijnej, że nazywam to najchętniej zgrzytem metafizycznym, prawda? To, co się tu dokonuje. Więc to niebezpieczeństwo zawsze istnieje. Ale zwróć uwagę, ja nie próbowałem zastępować religijnego dyskursu językiem filozofii, tylko pokazywać, że on jest wchłaniany i odgrywa swoją istotną rolę w obszarze dyskursu religijnego. Tylko tyle. I co więcej, jeśli jest to możliwe, to co powiedziałem właśnie, że pokora dyskursu zarówno filozoficznego, jak i religijnego polega na tym, żeby rozpoznać ten skończony wymiar ludzkiego myślenia i mówienia. To jest ten stan na pokusa z drugiej strony, żeby podnosić moje pojęcia do pojęcia absolutnej wartości, do absolutnej znaczenia. Że to, co mówię, albo co mówi dana tradycja, to jest wielkim problem każdej tradycji religijnej. Uczynić swoje siatkę pojęć siatką absolutną. Jedynym wyrazem, przez który boskość chciała się wypowiedzieć. To jest największy problem, który nieustannie jest to popadanie de facto w ideale idolatry. No ja jestem, jak wiecie, znaczy jak się przyznam, uczciem kielicha w pewnym sensie, który nieustannie tępił idolatry. Tak? Zarówno w filozofii, jak i idolatry pojęć, jak i w religii. Chciałbym jeszcze jedną rzecz poruszyć, bo chciałbym się tak zapytać, co o tym sądzisz. Byłem niedawno w Izraelu. Tak jak ja. W świętej, tak. No i zwiedzałem z wielkim przeżyciem wszystkie zabytki i tak dalej. I przyznam się, że żadnych specjalnych przeżyć religijnych nie doświadczyłem ani u grobu pańskiego, ani jakimś innym atrakcyjnym monumencie sakralnym zbudowanym. Natomiast kiedy byłem w ogrodzie Getsemani, pomyślałem sobie o tych drzewach oliwnych, które żyją bardzo długo, myślałem, może one już tu były. I to jest to miejsce. Kiedy byłem nad jeziorem Genezaret, stałem, że to jest ta woda, to jest burza, są te kamienie, to jest to miejsce. To nie jest pytanie, czy ten kościół, który tu stoi, to jest to miejsce, czy ten, który stoi 200 metrów, czy inni się ubierają, że to tam było, prawda? Więc przyroda do mnie przemawiała i rzeczywiście był tam taki element tego, co więcej. Więc powiedziałbym, że to takie mini przeżycie religijne jakieś było w tym wszystkim. Ksiądz, który się nawrócił po tylu latach, że się daj spokój. Nie szarżuj. Ja właśnie nie przesadzałem. Tak. Ja się tylko miałam podobne odczucia, tam, a to po przyrodzie. Tak, jest to przyroda, ale chodzi mi o coś takiego, że tam było to coś więcej. Nie było tylko przyroda, tylko to coś więcej. Nie był to widok Bałtyku ogromnego, tylko ja wyraźnie miałem przecież, że to jest to jezioro, po którym Jezus pływał. Jakieś takie poczucie błogości w tym wszystkim było, takiego ukontentowania, że to jest właśnie to miejsce. Ale to było to coś plus. Tak, takie, nie było to wielkie przeżycie religijne, ale takie właśnie miarkowane. No i sobie pomyślałem, jak tak mówiłeś o tym nasyconym fenomenie, że to jest z jednej strony nasycony, bo tam jest coś więcej. Ale z drugiej strony to jest taki trochę fenomen, taki nienasycony, ten o tej szafie, co mówiłeś. Bo mi się włączyło cały szereg tych dopowiedzy, że tam był Jezus, że on się urodził w Betlejem, że umarł na krzyżu, że zmartwychwstał, że tam był Piotr. Cała ta wiedza, którą miałem, zadziałała. Czyli cała ta informacja na temat tego, że istnieje druga strona szafy i to wszystko, tam się pojawiło. Znaczy bez tej tradycji, której jestem nauczony, której jestem przekonany, że jest słuszna i tak dalej, ja bym tego wszystkiego nie poczuł, nie doświadczył. Nie? Więc jest jakiś element tej wiedzy, która dopełnia. To nie jest tylko to, co jest dane, tylko no, to jest ta informacja na temat tego, że ściana ma tylnią szafę. Szafa ma tylnią ścianę. Bez tego ja bym tego nie przeżywał, że to jest coś niezwykłego, to jezioro. Nie miałem tego, że wszystko na swoim miejscu, prawda, że stopki i tak dalej. Nie było takie ogólne doświadczenie Boga ogólnego, tylko jakiegoś bardzo, bardzo osadzonego w pewnej tradycji. Co ty? Ja tu jestem uczniem Snow Wickera, który w książce Nazwać Boga pokazuje relacje między doświadczeniem a językiem. Ale pokazuje to w ten sposób, że mówi z jednej strony doświadczenie jest pierwsze. Jest tą granicą, poza którą żaden język wyjść nie może. Wicker nie był fenomenologiem, jak wiemy, nie był stronny. Opis swoje doświadczenia w ich bezpośredniości, ale jednak mówi rzecz, i ten wątek zostawi na boku.
ale mówi rzecz, którą być może to odpowiedź na twoją uwagę. On mówi, że doświadczenie może być instruowane przez księgę. Czyli ta relacja z pismem nie jest tylko relacją, że na doświadczeniu przychodzi gadka o tym doświadczeniu, ale wręcz odwrotnie, że doświadczenie od razu już jest w tym sensie prowadzone przez tradycję, z której się wywodzi. Więc ta zależność między mową, między Świętą Księgą, tradycją, której jesteś spadkobiercą, jest bardzo ciekawa. Podobny fragment jest też w doświadczeniu religijnym Williama Jamesa. Pewien bodajże psycholog, jeśli dobrze pamiętam, John Edwards, jeśli pamiętam dobrze nazwisko, opowiada o tym, że wielokrotnie miał do czynienia z ludźmi, którzy mieli doświadczenie religijne. I że to często według niego jest opisane jako chaos semantyczny, z którego ci ludzie potem wydobywają pewne elementy, a więc buduje się struktura interpretacyjna w powiązaniu z tradycją, z językiem, z kontekstem kulturowym, w której ta osoba funkcjonuje. A więc z tego chaosu wydobywa się pewna struktura, to znaczy, że pewne rzeczy nie przepadają, pewne zostają. I to jest tak, jak myślę, nie wiem, czy to będzie analogia, tylko analogia, jak często byliśmy gdzieś, przywieźliśmy zdjęcia i po latach pamiętamy mówię to, co jest na zdjęciach. Cała reszta gdzieś umyka, prawda? Jakby ta struktura zależy, jak to robi zdjęcie, Krzysiu. To jest tylko ta kwestia. Ty robisz są tacy, którzy robią zdjęcie w dzień. Ty robisz w ciągu 3 tygodni, prawda? I wtedy dlatego masz tylko, to jest ten problem, no, ograniczany. Zostawmy tą analogię. Gershon Scholem pisał w książce o Kabale, że doświadczenie mistyczne ma, taka teza jego, że ma charakter amorficzny, że w zasadzie ono jest... Kto? Scholem. Też mówi, że ono zawsze jest... Ono jest interpretowane, ale nie da się oddzielić interpretacji, bo to jest jednoczesne. Tak. To nie jest tak, że najpierw doświadczenie, potem jest przekładanie na jakiś język czy pojęcia, tylko że samo przeżycie jest ukształtowane przez... Tak, no ja też nie mam obaw, że jak ktoś będzie badał mowę o boskości, to będzie to bardzo formalne, więc to bym się nie obawiała, znając jego. Bo rozumiem, że jeśli język filozoficzny nie wystarczy, to zawsze ci pomoże literatura, czego dowód z mistrzem Ogoszatem był już naoczny. Ja tylko do Grześka, że no, dobrze, że się jesteś na drodze do nawrócenia po zobaczeniu 30 parę lat po święceniach, to już jest ten... O, przepraszam bardzo. No nie parę, no dobrze, jeszcze nie. To 25 minut. Zapomniałam, że jesteś ode mnie młodszy, okej. Okay. W każdym razie ja mam zupełnie inne doświadczenie religijne, żeby wreszcie wejść na jakiś taki niechrześcijański motyw. Jak po raz pierwszy byłam w świątyni w Karnaku po prostu. Znaczy jak się jest w sali postylonowej świątyni Amon-Ra, to człowiek wie, że ci ludzie, którzy to tysiące lat temu zbudowali, nie że zrobili to tak dobrze, że to się zwaliło zupełnie nierealnie, tylko tam się po prostu, tam się wie, że to jest omodlone. To nie jest, że to jest zbudowane i takie fajne, to jest omodlone. Tam każdy najmniejszy fragment to jest historia, która dalej mówi. No jak ktoś nie zna hieroglifów, to sobie może poczytać albo spytać kogoś, tak? Ale to po prostu przemawia. Nie mówiąc o tym, że jak się widzi zachód słońca nad Nilem, to na pewno słońce jest Bogiem i Amon Ra zdecydowanie. To jest coś takiego, prawda? Więc to jest coś... A ja przynajmniej chciałam powiedzieć, mianowicie bardzo mi się spodobało to twoje określenie o żywiole mowy, bo rzeczywiście mowa, a szczególnie mowa boskości jest żywiołem. Rozumiem, że nie jest to takie przypadkowe słowo dobrane, tylko ono wracało, więc ten, bo chciałam ci przypomnieć jeszcze inną religię z książki, którą też dość lubimy, a mianowicie z Rahimiego, z Kamienia Cierpliwości. Atik Rahimi, taki afgański pisarz mieszkający od czasów już jeszcze radzieckich wojen uciekinier z Afganistanu, mieszkający we Francji, zresztą laureat Nagrody Goncourtu, jest przez Francuzów przyjęty do panteonu sławy. I on w książce Kamień Cierpliwości opisuje kobietę, która się modli. No,
ona cały dzień bezwiednie liczy, znaczy czas jej upływa, bez względu na to, co robi, ona odlicza czas, przesuwając paciorki różańca. I nie dlatego, że znaczy ich różańca, czyli bo to są imiona Boga. I jak daleko, i ona wie, jak gdyby ona cały czas żyje w rytmie imion Boga. Przeklinając swojego męża. No ale to wiesz, to masz doświadczenie wysokie, a to są doświadczenia konkretne. Tak. I to jest jakby też niesamowite, prawda? Że w tym doświadczeniu języka właśnie, tego nazywania, tego co mówisz, o tym uzgadnianiu, czy ma sens, czy nie ma sensu uzgadnianie imienia Boga. Ale to jest pewien rytm, który jest w nas i on dzięki temu idzie, prawda, też do przodu. I rzeczywiście cały ten czas, i raz to jest przekleństwo, a raz to jest błogosławieństwo, bo raz w tym imieniu ona wie, w którym momencie tego różańca się znalazła i do którego z imion Allaha. A za oknem cały czas strzelają. Bo jest to obraz ze środka wojny, prawda? I teraz, co jest ważne też w takim obrazie, że nie widzimy wszystko jej oczami, ani widzimy jej, bo to jest zachowaniem też tego jak gdyby zewnętrznego podejścia do tego, że nie wolno przedstawiać człowieka, prawda? Jest nieprzedstawialność człowieka, który mówi, prawda? Nie znamy twarzy kobiety, która to mówi, a ona równocześnie żyje cały czas w tym rytmie. Właśnie, przeklinając męża, który wydawało się, że umiera, ale nie umiera, przeklinając ludzi, którzy za ścianą strzelają, będą z tej okoliczności, ale jej czas jest czasem w jakimś sensie świętym. Właśnie poprzez ten rytm różańca, właśnie rytm różańca ich to są imiona Boga, a nie z całym szacunkiem nasze historie, które są w naszym różańcu. A tam to jest na troszkę jak gdyby innym, ten żywioł jest w innym miejscu. Czy to jest coś rytualnego, czy nie? Muszę wiedzieć, na to polega rytuał, bo nie wiem właśnie. Jest jeszcze takie zjawisko jak modlitwa pielgrzyma, który też idziesz i oddychasz tak jak modlitwa. To jest rytuał w ogóle, to jest powtarzalność, ale tak. Ale dlaczego? Bo wtedy to było coś ważnego, ale nie tylko to. Stwarza ramy dla... Wiele elementów rytuału przystosowanych. Między innymi jest także detonatorem doświadczenia gminy. Możliwe doświadczenie jest, mam jakoś tak działać. To modlitwa może tak działać. Ale może być poznawia po prostu świat. Tak, a oprócz tego są te inne wymiary, to będzie świata, prawda, struktura, przejście, cały szereg jest nowe w ogóle. Chrzest na przykład jest nowe stworzenie. Człowiek po chrzcie jest innym człowiekiem. Powtarzamy. Ale odniesienie też do ontologii jakiejś pojmowanej religijnie po prostu. Co? Odniesienie do jakiejś ontologii pojmowanej religijnie, bo czy to jest właśnie chrzest, nowe stworzenie, czy to jest właśnie odnawianie rytualne porządku wszechświata, wydobywanie bez chaosu i tak dalej. No, wszystko jest odniesienie do jakiegoś wzoru, w zasadzie my może nie znamy, bo on został objawiony. Tak. Chyba to używa, może to może być wzorzec stworzenia świata, prawda, wiadomo, o tym pisał chyba Fraser, prawda, tu ty miałeś, no to rytuały odnawiający świat, prawda, czyli cały szereg różnych, powtórzenie, prawda, przypomnienie, bardzo szereg elementów to... Ale podstawą tego jest oczywiście poczucie skończoności, to znaczy trzeba ratować. Tak. Bo bez nas syzowanie, coś takiego. Znaczy porządek, tak, prawda, to znaczy porządek, no. Rytuał jest porządkiem. No to ja słyszałem taką opowieść, że w jednej wspólnocie ksiądz powiedział, że będzie koniec świata i trzeba się modlić, żeby nie było. Cały raz modlili i nie było. To może przystąpmy do modlitwy, to może nie będzie końca świata. Bardzo dziękuję Krzysztofowi. Bardzo dziękuję wam za tydzień. Za tydzień będzie o filozofii miłości, taki młody pan doktor się zajmował miłością u Tischnera i będzie o tym bardzo dziękuję. Pan Maciek Fręcz będzie mówił o dramacie miłości, o tym, co na temat miłości w pismach Tischnera wydał. Zapraszam.